To jest też rzecz, którą ja słyszałem od kilku trenerów, i ja się z tym zgadzam całkowicie. Nazwisk trenerów nie będę wymawiał, bo może nie zrobi im to, może, nie wiem, zawodnicy by się obrazili albo coś. Ale no, są na tym świecie trenerzy, uwierzcie mi, którzy mówią wprost, że oni czasami różne, takie bardziej skomplikowane rozwiązania do treningów początkujących biegaczy wprowadzają tylko i wyłącznie dlatego, żeby oni się nie nudzili że oni zdają sobie świetnie sprawę, że w gruncie rzeczy ten Jan Kowalski czy tam Adam Nowak mógłby pójść i potruchtać sobie przez 30 minut i wyniósłby te, z tego świetne rezultaty ale w związku z tym, że Jan Kowalski zapłacił za trenera 450 zł i no nie wyobraża sobie ten trener, żeby dać mu tak po prostu pół godziny bo Jan Kowalski sobie ucieknie to mu pisze, słuchaj, zrób 10 minut rozgrzewki, a potem zrób no generalnie coś co objętościowo, intensywnościowo wyjdzie na to samo co te pół godziny yy, truchtania, yy, ale zrób tam sobie 10 razy 100 metrów takie i 10 razy 200 metrów śmakie, tylko po to, żeby ci zawodnicy yy, raz, żeby mieli fan. No i może to wcale nie jest głupie rozwiązanie, trochę Mówię trochę prześmiewczo, ale to, 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 że ktoś ma fan z treningu, też pozwala utrzymać te konsekwencje. Ale nie ma się co oszukiwać, tym zawodnikom nie przysporzy wielkich korzyści rozpływanie się nad meandrami ich akcentów. Im korzyści przyniesie konsekwencja. Trening wytrzymałościowy to skomplikowana układanka, w której każdy element wpływa na pozostałe to sprawia, że nie może być nudny, a ta zabawa praktycznie nie ma końca. Właśnie o tym rozmawiamy w Space. Posłuchaj i ćwicz świadomie. Cześć, tutaj Jacek Tyczyński. E, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Race Space, podcast o bieganiu. W ostatnich miesiącach na mojej YouTubeowej tablicy regularnie pojawiają się materiały o najlepszych górskich biegaczach: pokroju Kiliana Jornetta czy Courtney DeWolter. Realizowane przez sponsorów tych biegaczy materiały są często świetnie wyprodukowane, a sceneria dostarcza dodatkowych wrażeń. Natomiast po oglądnięciu wielu takich filmów, które w swojej strukturze są dość podobne. Często myślę sobie, że spora grupa odbiorców może nabrać przekonania, że trening tych zawodników to właściwie spontaniczne wycieczki w górach i po prostu duża ilość czasu spędzonego na świeżym powietrzu. To niezwykłe, jak kontrastuje to z postrzeganiem i wizerunkiem treningu w innych dyscyplinach, gdzie programy treningowe przedstawia się jako skomplikowaną inżynierię, a trenerzy jawią się jako hybrydy artystów i inżynierów, właśnie. Kiedy jednak przejdziemy przez pierwszą warstwę tajemniczenia i wejdziemy w temat nieco głębiej. Możemy poczytać o tym, jak trenują najlepsi, a w aplikacji Strava coraz więcej zawodników, właściwie jak na dłoni, daje nam dostęp do swoich dzienniczków treningowych. Już po krótkiej analizie tych wpisów, możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że mało jest na miejsca na spontaniczność i nierozważne decyzje. I tak jak w innych dyscyplinach, podstawą sukcesów owych sportowców jest przemyślana, treningowa strategia i planowanie. Owa strategia i planowanie składają się właściwie na proces, który nazywamy periodyzacją treningu. To właśnie o tym, jak w biegach górskich żonglować intensywnością, objętością i gęstością treningu oraz następstwem tych zmiennych i co na ten temat mówią badania, będę rozmawiał z moim dzisiejszym gościem. Grzegorz Soczomski, którego mam przyjemność gościć, to nie tylko świetny treningowy teoretyk, który oficie dzieli się swoją wiedzą na blogu w mediach społecznościowych i na łamach magazynu Ultra, ale również praktyk treningowy. To co podoba mi się w twórczości i komunikacji Grzegorza, to nie tylko analityczne wpisy i celne spostrzeżenia oparte na aktualnej wiedzy naukowej, ale również wskazywanie błędów i wchodzenie w polemikę tam, gdzie jego zdaniem ktoś merytorycznie mija się z prawdą. Myślę i mam nadzieję, że tematyka i dobrogościa to właściwie gwarancja krwistego treningowego mięsa. Cześć Grzeciek, miło cię Gościć w podcaście. Cześć, dzień dobry. Zastanawiałem się i przyszło mi to do głowy mniej więcej dwa dni temu, jak już przyklepaliśmy dokładny termin nagrania. Jak poradzisz sobie z uzasadnieniem mojej obecności tutaj? Biorąc pod uwagę, że no tak, formalnie trenerem nie jestem, to znaczy nie mam na to żadnych papierów. Fizjoterapeutą nie jestem, chociaż poniekąd gdzieś mniej więcej w tych działkach bywam. Nie jestem zawodowym sportowcem. Jako sportowiec amator nie mam żadnych sukcesów. No, i w zasadzie to nie jestem przesadnie znany w rozumieniu takich klikalnych liczby lajków like i influencersa, no ale wybrnąłeś, wybrnąłeś <grym ionic> bardzo dzielnie. <grym ionic> Udało Ci się moją bytność tutaj uzasadnić, więc raz jeszcze dzień dobry wszystkim. Też mam nadzieję, że przede wszystkim porozmawiamy, bo tak jak już z Jackiem mówiliśmy chwilę w kawiarni jeszcze przed nagraniami, będziemy poruszać temat, w którym coraz mniej jest pewności, w którym coraz mniej jest sztywnych reguł i być może dzisiaj przejdziemy też. Przez to dlaczego, i na jakich etapach te reguły się łamały, no ale fakt, no, periodyzacja trochę nam się w fundamentach połamała, i jest ku temu parę powodów. I jeżeli mamy krwistym miechem rzucać w jej stronę, to gdzie indziej, jak w Array Space. Tak też myślę. Myślę, że jakby słuchałem na przestrzeni wielu lat w podcastach trenerów, którzy wiesz, wyróżniali się swoim warsztatem i opiekowali się najlepszymi zawodnikami, a jednocześnie nie mieli nic ciekawego do powiedzenia, co często kończyło się rozczarowanym, rozczarowaniem i, i, i poczuciem zmarnowanego czasu, więc mam też takie mocne przekonanie, że tutaj będzie inaczej. Chciałem zacząć od takiego wątku, trochę zderzając kulturę trenowania w górach z, z kulturą uliczną. Chciałem Cię zapytać, bo każda taka dyscyplina niszowa, czy, czy która wzrasta, Potrzebuje takiego, wiesz, wyrobienia pewnych nawyków, pewnych schematów, pewnych sprawdzonych rozwiązań treningu. I zastanawiam się, czy biegi górskie to jest dyscyplina, która już tą e, lekcję odrobiła i, i ma swoje takie gotowe rozwiązania. A tak naprawdę to jest pytanie o to, czy, czy w biegach górskich mamy już swoich, wiesz, Danielsów i, i, i swojego Kanowe i, i tego typu ojców treningu, ojców peryzyzacji być może. Nie wydaje mi się, to znaczy mamy mnóstwo osób, które próbują nauki tych legendarnych, jakby na to nie spojrzeć, trenerów biegów długich ulicznych czy konkurencji lekkoatletycznych przeszczepić na ten grunt biegów górskich z lepszym lub gorszym sukcesem, ale osób, które wyrosłyby bezpośrednio w tym środowisku i pracując wyłącznie w nim wypracowały zestaw. Reguł czy jakichkolwiek pryncypiów, których można by się trzymać, które byłyby skuteczne i e, które można byłoby przekazywać dalej, ja przynajmniej nie widzę. Może za mało się rozglądam. E, a soczewki włożyłem, więc <śmiech> <śmiech> widzę nawet to, co mam przed sobą w notatkach. Także odpowiadając bardzo krótko, chyba na ten moment takich osób nie ma. Są na szczęście takie osoby, które pchają mimo wszystko. Tę dyscyplinę do przodu, i to są chociażby ci dzisiejsi, powiedzmy, bohaterowie biegów górskich, typu Kilian. Nadal dzisiejszy bohater, jakby nie patrzeć, teraz jeszcze po starcie w Sierra Zinal przypomniał, tak naprawdę, gdzie jest Kilian i gdzie jest reszta świata. Courtney czy inni biegacze, którzy tych chociażby teraz na dniach będą się mierzyć u nas w Tatrach, oni pokazują, w którą stronę to może iść, i. Nie tyle przygotowują taki teoretyczny grunt dla reszty, ale poszerzają perspektywę tego, co można robić. I to wydaje mi się bardzo ważne, bo jednak wychodzimy ze sportu, który bardzo dużo wspólnego miał po prostu z trekkingiem, z poruszaniem się po górach. Co było widać też chociażby po tym, jak wyglądały pierwsze bardzo popularne modele butów biegowych. To były buty w zasadzie. No, po prostu udoskonalane z tych butów takich trekkingowych. Nie wiem, czy mogę tu mówić markami i modelami, ale jest taki model bardzo znanej marki, który do tej pory wychodzi, który w zasadzie jest formą buta trekkingowego, w którym można biegać. Później buty do biegów górskich poszły w zupełnie innym kierunku, ale to jednak mimo wszystko pokazuje, że my gdzieś z tego trekkingu wychodzimy. I też podejście na przykład w treningu do bardzo długich wyryb. Cały czas z tego świadka czerpie, bo cały czas pojawiają się te same mity, które jeszcze pamiętam sprzed powiedzmy dekady, że na biegach długich nabiegach ultra koniecznie trzeba jeść na przykład stałe posiłki, bo inaczej nie jest człowiek w stanie tego, tego po prostu tej długości by się Przeży przeżyć. Tak, nie jest w stanie em, dociągnąć się do mety. No obecnie wiemy już, że i to, i to wiemy, nie potrzebujemy do tego teorii, nie potrzebujemy do tego badań, wiemy czysto eksperymentalnie patrząc też na innych zawodników, czy na swoje doświadczenia, że da się tego typu wyrypy lecieć na żelach, da się tego typu wyrypy lecieć na izotonikach i te produkty są coraz lepsze i coraz bardziej też pod te kategorie zawodników stworzone. Więc powiedzmy, że wychodzimy ze środowiska takiego mocno raz, że trekkingowego, dwa, że takiego DIY i idziemy w kierunku profesjonalizacji tylko dlatego, że są zawodnicy, a niekoniecznie trenerzy, którzy pokazują, że to można zrobić, że można biegać szybciej, że można. Poruszać się w ogóle w górach inaczej, no bo też trzeba zwrócić uwagę na to, gdzie my obecnie poruszamy się w górach. No nie? no to już nie są szlaki, takie amerykańskie trailsy, nazwijmy to, tylko to są faktycznie biegi typu Skyrunning, które wymagają tak naprawdę zupełnie innego przygotowania z punktu widzenia koordynacji i generalnie sprawności. Oni to pokazują, reszcie to rysuje wyobraźnie, reszta jest w stanie za tym podążać i to raczej to są obecnie takie osoby, które pchają ten sport do przodu, a nie trenerzy, powiedzmy, którzy by wyrośli na tym gruncie. Jasne, czyli raczej powinniśmy w Twojej optyce obserwować to, co robią ludzie, którzy, którzy odnoszą w tej dyscyplinie sukces, a nie koniecznie szukać wiedzy w podręcznikach i w tego typu źródłach. Co też nie wydaje się dziwne, gdy spojrzymy na ewolucję. Powiedzmy nauki o sporcie jako takiej, bo w dużej mierze wiele spośród teorii, w tym periodyzacji, o której będziemy mówili dzisiaj, jest osadzona tak naprawdę w doświadczeniach zawodników i w doświadczeniach trenerów. To nie jest tak, że pojawiła się gałąź wiedzy, a następnie zawodnicy, którzy implementowali te założenia. Tylko pojawili się zawodnicy, następnie na podstawie ich performanceu wyciągano pewne wnioski i sprawdzano. Jak można to ewentualnie poprawić? I dzisiaj generalnie sport też idzie w tym kierunku. To znaczy, najpierw pojawiają się jednostki wybitne, e, następnie ludzie zadają sobie pytanie, z czego wynika to, że dzieje się tak, a nie inaczej, i na tej podstawie projektowane są badania. No inaczej to chyba nie mogłoby funkcjonować, więc być może dzisiaj biegi górskie są tam, gdzie pozostałe sporty były po prostu te 5 dekad temu, e, czy, czy tam jeszcze powiedzmy, może w latach 80. czy 90. XX wieku. To znaczy, jeszcze. Jest wyraźny przerost doświadczenia zawodników, czasami trenerów, nad taką czysto teoretyczną wiedzą i nad tym, co my mamy czarno na białym, co mamy przebadane. No, generalnie tego, co mamy czarno na białym i przebadane, jest także właśnie <laughs> mało. Że jak czasami się mówi o tym, że wchodzisz sobie tam na ResearchGate, czy wchodzisz sobie na PubMeda, czy wchodzisz sobie na jakiekolwiek inne wyszukiwarki materiałów naukowych, wpisujesz jakieś hasło i to ci wyskakuje tam, powiedzmy, ogrom, fala. Publikacji na dany temat, jeżeli chodzi o publikacje dotyczące biegów górskich, to nawet nie jest Falka, to jest takie. <laughs> szemrzący strumyczek na razie na ten moment. Tak, wiesz co? Bo zastanawiam się, czy nie trzeba tak uczciwie powiedzieć, bo, bo pewnie duża część naszych słuchaczy to sportowcy, amatorzy, którzy korzystają z usług trenerów różnych. Czy to nie jest tak, trochę tak, że trzeba się zgodzić, jakoś tak środowiskowo na to, że my po prostu mało wiemy i to jest błądzenie we mgle nawet z poziomu, wiesz, korzystania z usług różnych specjalistów, że to jednak jest odległe od czegoś, co mamy sprawdzone, wiemy i, i, i daleko temu od gwarancji tego, że ta droga to jest jakaś, wiesz, gwarancja powodzenia, że to jest jednak cały czas jednak takie, właśnie taka metoda prób i błędów, bo widzę na stronach różnych trenerów, że ktoś tam jest, wiesz, trenerem drugiej klasy lekkiej atletyki, ktoś przyszedł z zupełnie innej dyscypliny, Ktoś może pojawił się w ogóle z takiego świata, tak jak powiedziałeś, jakieś trekkingu, czy powiedziałbym jakichś biegów przeszkodowych. I wiesz, każdy pewnie jakoś tam proponuje swoją wizję tego, jak powinno to wyglądać. Natomiast chyba po prostu wspólnie powinniśmy tutaj stwierdzić na początek, że baza wiedzy i jakichś takich rozwiązań, które są stuprocentowo skuteczne, jest no nie istnieje w tym momencie. To jest jedno, taka baza nie istnieje, najprawdopodobniej nigdy nie będzie istnieć. Na szczęście my też na podstawie obserwacji, na podstawie doświadczeń, tak jak mówiłem, własnych, innych zawodników, na podstawie doświadczeń innych trenerów, no my poniekąd jesteśmy w stanie lepiej lub gorzej orientować się, co działa lub nie. Być może nie znamy mechanizmów stojących za tym, że coś działa. Inaczej, my najczęściej nie znamy mechanizmów stojących za tym, czy coś działa, ale widzimy, że to działa i jesteśmy trochę w takiej sytuacji, gdzie to nauka musi gonić właśnie za tymi doświadczeniami, które my widzimy, bo na przykład, biorąc pod uwagę wpływ treningu siłowego na trening zawodników długiego dystansu, my bardzo często nie jesteśmy w stanie nie, znowu, my nie jesteśmy w stanie Czarno na białym pokazać, dlaczego na przykład trening siłowy mógłby być korzystny dla zawodnika biegającego maratony. Nie da się przeprowadzić takiego łańcucha wniosków, który by od czterech serii po 10 przysiadów prowadził do lepszej życiówki na maratonie, ale widzimy po zawodnikach, że część z nich, która stosuje treningi siłowe, bardzo często osiąga lepsze rezultaty. Czy na niektórych badaniach widać, że zawodnicy stosujący na przykład właśnie trening siłowy, jak już tego przykładu się uczepiłem, potrafią mieć lepsze wyniki niż ci, którzy tego treningu nie wykonują. Oczywiście to rodzi szereg innych pytań i to jest być może już wracając do tego pierwszego pytania, o które pytałeś, cecha wyróżniająca osoby, które zdobywają w tej materii coraz więcej wiedzy, to znaczy my uczymy się zadawać lepsze pytania. My nie zyskujemy Więcej na ten moment takiej dogmatycznej, kategorycznie sprawdzalnej wiedzy z samego faktu, że czytamy kolejne analizy, kolejne badania, kolejne podręczniki, kolejne blogi nawet. My po prostu uczymy się zadawać lepsze pytania i w tym być może też tkwi klucz do dalszego rozwoju. Po prostu musimy się nauczyć te pytania zadawać lepiej i to pozwoli nam ciągnąć jakoś ten śmieszny światek biegów górskich do przodu. Jeśli, jeśli chodzi o zadawanie dobrych pytań, to. Zacznijmy, może temat tytułowej periodyzacji, od takiego pytania, które mam nadzieję zaprowadzi nas w jakieś konkretne rejony. Jeśli już mówimy o, o treningu, to dlaczego nie robić w skółko w zasadzie tego samego? W sensie, periodyzacja w zasadzie jest odpowiedzią na to, że istnieje jakaś zmienność w treningu. Natomiast w jaki sposób to jest lepsze od powtarzania w zasadzie czegoś, co jest najbliższe, nie wiem, naszym zawodom, tego, gdzie będziemy startować, w jakich warunkach. Bo wydaje się takie zdrowo zdroworozsądkowe, że jeśli naszym, nie wiem, celem będzie maraton po górach w danym terenie, no to pokonywanie podobnej trasy możliwie często jest najlepszą drogą do poprawiania się w tym. Natomiast chyba rzeczy są bardziej zniuansowane i w zasadzie z czego to wynika? Wynika to z tego, że. Tego typu trening, to znaczy trening skrajnie specyficzny, byłby po prostu nie do zniesienia. I to powiedzmy sobie wprost, to nie jest tak, że tego typu trening byłby zły, jeżeli by go wprowadzić u osoby obdarzonej tak potężnym potencjałem znoszenia bodźców, że byłaby go w stanie wytrzymać. Trochę na tej zasadzie, jak się kiedyś mówiło o radzieckich sportowcach, że tam wytrwał najsilniejszy, wszyscy dostawali potężny łomot, któryś tam to przeżył, no i on ostatecznie tak, jechał wrzucamy, na mistrzostwa. jej jajkami ściany i patrzymy, które zostały. I tutaj, jeżeli spojrzeć na to i dzisiaj prześledzimy to w trakcie dyskusji, w którym kierunku tak naprawdę idą w tym momencie rozważania dotyczące periodyzacji, to one, one idą przede wszystkim właśnie w kierunku specyfiki pracy. Zatem jednak dochodzi się do wniosku takiego, że to co robimy powinno być w miarę bliskie temu, w czym będziemy się chcieli sprawdzać, wówczas przyniesie efekty. Tyle tylko, i tu wracam do samego początku. W przypadku biegów długich, czy generalnie nawet nie biegów długich, ale wysiłków wytrzymałościowych, w przypadku tym bardziej biegów w terenie zróżnicowanym, w terenie górskim, to jest po prostu nie do zniesienia. To znaczy, nie wyobrażam sobie takiej osoby, która byłaby w stanie regularnie wykonywać bardzo specyficzne treningi, przygotowując się chociażby pod górski maraton. I. To się wydaje błahy powód, no ale tak to właśnie wygląda. I z tego powodu y, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie mniejsze od tych związanych z zawodami bodźce byłyby w stanie nas przybliżyć do tego, żebyśmy byli w tych zawodach coraz lepsi. I to tak naprawdę jest zadanie do, y, dla y, nie tylko generalnie y, osób zajmujących się periodyzacją, ale w ogóle planowaniem. Zresztą to, to czy periodyzacja, planowanie to jest to samo, to też zaraz pewnie przejdziemy y, przez te kwestie. Jak wykorzystać bodźce, co do których wiemy, że one powinny być do zniesienia, żeby powodować tak naprawdę poprawę formy i, i żeby ten pik wystąpił w najlepszym razie, wtedy, kiedy potrzebujemy go sprawdzić, czyli na zawodach? Więc to nie jest tak, że trenowanie w sposób bliski zawodom jest obiektywnie złe ono po prostu jest nie do zniesienia. E, i, I to widać też po treningach na przykład, y, zresztą to też po, później pewnie wlecimy sobie w kwestie jakichś tam mikrocykli, makrocykli i tak dalej. Dlaczego pewne cykle treningowe mają taką, a nie inną długość? Nie dlatego, że one w dalszej perspektywie tracą jakoś w magiczny sposób swoją moc, tylko my nie jesteśmy w stanie na przykład po sześciu tygodniach dalej znosić konkretnego bodźca. Mm -hmm. Bo już po prostu jako organizm y, nie jesteśmy w stanie się z tego wybronić. I to tylko tyle i aż tyle. Zasadniczo, jeżeli bylibyśmy w stanie się z niego wybronić, no to dlaczego by danego bodźca nie ciągnąć nie 6 tygodni, tylko 8, nie 8, tylko 12? Bo to musi działać. Tylko my po prostu nie jesteśmy w stanie tego znieść więcej. Kiedy o tym mówisz, ja sobie myślę, że to jest kwestia takiego mentalna, a. Ty chyba też mówisz o takiej kwestii biologicznej. Tak, tak, tak. Mówimy tu czysto o tym, czy jesteśmy w stanie się zregenerować po, da, po danego rodzaju wysiłku. No nie, no bo to nie bez powodu też się mówi bardzo często o tym, że kluczem nie jest to, co my sobie sprawimy jako bodziec, tylko kluczem zawsze będzie to, czy my będziemy w stanie z tego bodźca wyjść i pójść dalej. Bo można sobie sprawić łomot i potem przez dwa tygodnie leżeć i zastanawiać się co ja sobie zrobiłem. Ale można to sobie podzielić w taki sposób, żeby trenować konsekwentnie przez kilka dni w tygodniu i w ten sposób po prostu pójść do przodu, więc bardzo często kwestia jest tego, co my jesteśmy w stanie strawić jako organizm, z czego jesteśmy w stanie się wybronić, zregenerować, a z czego już nie. Zresztą to nie pamiętam, czy to pojawiało się w którymś odcinku Race Space, być może jeszcze pod starą nazwą, czy, czy, czy już to pamiętam z jakiegokolwiek innego podcastu bądź źródła, ale pamiętam rozmowę z zawodnikiem albo elity, albo generalnie z kimś takim, kto swoimi wynikami robi na mnie wrażenie, kto mówił o tym, że dzisiaj sport nie zastanawia się nad tym, jak. Zrobić jak najmniej, żeby osiągnąć jak najwięcej, bo my wiemy, że musimy robić więcej, żeby osiągnąć więcej. Więc sportowiec zastanawia się, czy trener prowadzący sportowca zastanawia się, jak on może znieść jeszcze więcej bodźców. W jaki sposób do tego można doprowadzić? I tu różne nowoczesne metody się tak naprawdę pojawiają w tym kontekście, więc w tym jest klucz. My musimy być w stanie znosić coraz więcej. Jak to zrobić? No, to jest pytanie. <laughs> um... czyli, czyli wiemy już tak naprawdę, że głównym limiterem jest to, że trzeba to podzielić. Nie da się przeprowadzić tego systemu treningowego w taki sposób, żeby łomotać w kółko ten sam teoretycznie najskuteczniejszy bodziec. Więc wkrada się tutaj taka idea jakiegoś interwału w treningu. I chyba to jest właśnie taki zalążek do, do periodyzacji w ogóle. Czyli podzielenie treningu na dni łatwiejsze i trudniejsze tak naprawdę. W dużej mierze tak. I teraz już być może tak płynnie przechodząc do kwestii definicji, bo problem z periodyzacją już na tym etapie się generalnie zaczyna. Bo po pierwsze, jeżeli sięgniesz sobie po przeróżne analizy, po przeróżne badania, po przeróżne podręczniki, po przeróżne wpisy blogowe itd., tak no wszelkie generalnie sensowne treści, jakie możemy znaleźć, no to pewnie Cię nie zaskoczy, że tych definicji jest mnóstwo. Co więcej, ten termin bardzo często pojawia się w podręcznikach dotyczących treningu sportowego i nie jest w ogóle w żaden sposób definiowany. Przyjmuje się, że to poniekąd jest zrozumiałe dla ludzi, jak wiemy nie jest. I stąd rodzą się też takie problemy, że periodyzacja bardzo często bywa albo traktowana w sposób skrajnie uproszczony, albo w drugą stronę zaczyna przypominać taki trochę magiczny symbol. Bo jeżeli na przykład ja czytam podręcznik to so, i postaram się mówić tak bardzo przykładami, że jakby ktoś potem chciał w komentarzach, to ja mu podam podręczniki, o których mówię. Jeżeli widzimy że na przykład w danym podręczniku mówi się, że zalążki periodyzacji widać już w Biblii, bo Bóg <noise> przez 6 godzin tworzył świat, a siódmego odpoczywał, to ja rozumiem, że to jest powiedziane czy napisane z przymrużeniem oka, ale jak ja na to spojrzę, powiedzmy takim analitycznym okiem, nieprzymrużonym, to to jest mylenie mikrocyklu z periodyzacją, czyli mylenie elementu wchodzącego w skład tej sumy z całą sumą, co jest na dłuższą metę po prostu nielogiczne, nie do utrzymania. I dalej, jeżeli. Yy, u Kogo to było u. Gdzieś zapisałem sobie to nazwisko jakiegoś filozofa, y, filostratos, czy ktoś tam pisał o przygotowaniach olimpijczyków, y, jakieś tam. Pierwszych ich tak naprawdę treningach 2000 lat temu i też wspominał o tym, że oni przez 4 dni treningowe różnicowali swoje bodźce. To znaczy wykonywali najpierw taką jednostkę, która miała ich pobudzić, tak to chyba zostało tam nawet określone. Potem był trening bardzo mocny, potem bardzo lekki, a potem taki średni. No i znowu autor mówi, że no to pokazuje, że już 2000 lat temu myślano o tym, co to jest periodyzacja. No nie, to znowu mówimy o mikrocyklu. Takie generalnie połączenia treningowe od 4 do tam powiedzmy. 10, czasami 12 dni najczęściej się kojarzy jako mikrocykl. Więc znowu mylimy część całości z całością, co nie prowadzi nas tak naprawdę do niczego. Poza tym to pokazuje tak naprawdę kolejny problem, bo my w tym momencie, i to się bardzo często pojawia też w analizach, traktujemy synonimicznie różnorodność i periodyzację. I to jest w niektórych badaniach, zresztą Inigo Muchika o tym pisze, po prostu traktowane synonimicznie i koniec. I nikt tak. się nawet nie zastanawia, co jedno i drugie mogłoby znaczyć. Idąc dalej, to akurat w kontekście periodyzacji w treningu, treningu siłowym, pojawiają się na przykład takie porównania, że jedna grupa wykonująca trening siłowy przez 6 tygodni robiła to w taki i taki sposób, tam powiedzmy za każdym razem robiła 4 serie po 10 powtórzeń przysiadów, a druga grupa robiła w pierwszych 3 tygodniach 4 serie po 10, w kolejnych tygodniach robiła na przykład 3 serie tam po 3, a i, i generalnie pokazuje znowu jakąś tam formę różnorodności treningu. I. To pokazuje, aha, i ta grupa, która miała różnorodność, osiągnęła lepsze wyniki potem siłowe, no to pokazuje znowu, że my mylimy tym razem mezocykl z periodyzacją, no bo skoro bierzemy sobie jakiś tam cykl trwający 6 tygodni i mówimy, że to jest periodyzacja, a z drugiej strony definiując periodyzację mówimy, że to jest mezocykl w ramach periodyzacji, no to to powoduje po prostu jedno wielkie pomieszanie. Tak, chyba to jest w ogóle problem w badaniach z periodyzacją, że one są za krótkie. To, to jest jedno i do tego zaraz jeszcze przejdę, bo to też zresztą akurat z pracy Muchiki i to gdzieś, to gdzieś anonsowałem jako taki sneak peek przed naszym nagraniem, ale, ale już jakiś czas temu. On pokazał w swojej analizie, że na ten moment nie mamy rzetelnych badań dotyczących periodyzacji, które trwałyby dłużej niż 9 miesięcy. A jednym z podstawowych założeń periodyzacji jest to, że trwa rok. No to jak się nie złapać za głowę? Jeżeli nie mamy żadnych sensownych badań, które trwałyby tyle, ile teoretycznie to powinno trwać. A już nie mówię o, nawet o tym, że bardzo często się mówi o periodyzacji w kontekście właśnie przygotowań czteroletnich do igrzysk itd. itd. O periodyzacji np. w treningu młodzieżowym, który potrafi, która potrafi być rozciągana tak naprawdę na kilka lat. Więc te problemy definicyjne pojawiają się na każdym kroku. I z drugiej strony, tak jakby nie przez uproszczenia, tylko przez takie odniesienie się do magiczności danego słowa, mam wrażenie, że bardzo dużo gubi się w takiej dosyć niesfornej, w niesfornym sposobie przekładu na język polski. Bo jeżeli na przykład zobaczysz, jak nazywa się okres u kobiet, no to nazywa się okresem, chociaż po angielsku to jest period. No to my powinniśmy w gruncie rzeczy mówić o okresowości bodźców treningowych, a nie o periodyzacji. Periodyzacja to jest słowo, które brzmi skrajnie obco, dlatego ludzie mogą mieć wrażenie, że to ma jakieś niesamowicie naukowe podłoże i to musi być jakieś. Nie. w związku z tym niesamowicie mądre. A gdybyśmy mówili o okresowości stosowania bodźców treningowych, najprawdopodobniej podchodzilibyśmy do tego trochę inaczej. Język jednak ma znaczenie, mimo że ludziom się wydaje, że nie ma. I być może dlatego na przykład w literaturze anglosaskiej tak Luźno podchodzi się do periodyzacji, że oni rozumieją ją jako okresowość i nie traktują ją jako jakąś taką magiczną kategorię, której nie do końca są w stanie pojąć jak periodyzacja w języku polskim, bo to brzmi jakby to faktycznie było jakieś niesamowite coś. Więc tych problemów definicyjnych jest mnóstwo i no pewnie zaraz jakbyśmy sobie prześledzili skąd one się biorą, no to biorą się z historii tak naprawdę periodyzacji i to jest kolejny wątek, który ewentualnie można by tutaj pociągnąć. To dużo rozjaśni naszym słuchaczom w kontekście wielu treści, które konsumują, bo to zmienia percepcję w ogóle podejścia, co znaczy co. I mi się wydaje, że moglibyśmy też po prostu cofnąć się o krok i spróbować zdefiniować te pomniejsze, tak naprawdę, cykle, które wchodzą w całą precyzację, włączając to tak naprawdę w dystrybuowanie intensywnościami treningowymi. Ty miałeś też fajny tekst w magazynie Ultra, który tak naprawdę porównywał różne modele dystrybucji intensywności treningu i ich następstw. No, i pokazywał, co jest mniej lub bardziej skuteczne. Akurat tam chyba to dotyczyło obiegu na 5 km. Natomiast może spróbujmy sobie podzielić to na te mniejsze okresy, a potem nawiązać do tej dystrybucji. W tych okresach znowu pojawia się pomieszanie z poplątaniem, no bo z jednej strony mamy taką bardzo prostą strukturę, która się bierze tak naprawdę z pierwszych. Prac chyba jeszcze Matwiejewa, jeżeli dobrze pamiętam, to są lata 70. XX wieku i on mówił o stosowaniu tzw. mikrocykli, mezocykli i makrocykli, z czego jako mikrocykle rozumiał najczęściej połączenia kilku jednostek treningowych. I tu się przyjęło, że najczęściej to są połączenia obejmujące tydzień, bo tak po prostu liczymy sobie czas, tak nam jest najwygodniej. I chyba tak też definicyjnie pozostało w kontekście jakiegoś takiego domysłu, kiedy ktoś mówi mikrocykl. Zgadza się. Czasami oczywiście się to rozszerza, czasami stosuje się, ja to też kojarzę z treningów jeszcze siłowych, mikrocykle krótsze, trwające powiedzmy 4 dni, tak jak u tego filozofa, o którym już wspomnieliśmy. Ewentualnie mikrocykle przedłużone, takie trwające około 10 dni, co też czasami uzasadnia się tym, że próbuje się różne jednostki wcisnąć po, po Tak, żeby ramy. pojemność różnorodności treningowej była wyższa, tak naprawdę. Dokładnie. To, to nas kieruje znowu do tego, że te wszystkie, wszystkie, tak naprawdę, e, kategorie są bardzo płynne. E, dalej mamy mezocykle. E, mezocykle, czyli tak naprawdę e, fazy pośrednie. To są jednostki złożone z kilku mikrocykli, czyli przynajmniej kilku tygodni, najczęściej od trzech do 8, których zadaniem jest realizacja jakiejś tam jakiegoś tam konkretnego celu. Tak, i to mi się fajnie zbiega z takimi zdolnościami adaptacyjnymi biologicznymi, o których wspomnieliśmy. Mm. Jeżeli jakby wydaje się, że te dwa miesiące być może okolice to jest taka górna warstwa tego, co. Moglibyśmy, nie wiem, zdefiniować jako taką pojemność danej cechy, mm. e, i potem te zdolności adaptacyjne zaczynają spadać. Czyli jeśli klepiemy e, w regularnych mikrocyklach jakąś cechę, no to po 8 tygodniach bez jakichś dużych zmian w, w jej manipulowaniu, no to to te zdolności elektryczne się wyczerpują. Tak, dochodzi i to widać na przykład po wykresach, dochodzi po prostu do plateau, Tam, ta krzywa, która pokazywałaby nam zmianę in plus albo in minus, po prostu się wypłaszcza. No i dlatego przyjmuje się, że te 8 tygodni najczęściej, średnio jest właśnie dla kształtowania konkretnej cechy odpowiednim okresem i stąd te mezocykle tak zostały podzielone. No i na, na koniec zostają nam tak naprawdę te makrocykle, czyli te w ogóle niezbadane terytoria, obejmujące najczęściej bo znowu, bo to niekoniecznie musi być rok, one obejmują przynajmniej kilka mezocykli, więc to może być w gruncie rzeczy pół roku, to, to może być sezon w zależności od dyscypliny sportowej, różnie rozumiany, można mówić o tym, że takich makrocykli w niektórych sportach mamy dwa, mamy powiedzmy sezon jesienny i sezon wiosenny. I no tu w gruncie rzeczy zakładamy rozwój zawodnika w dłuższej perspektywie po prostu bo tu mamy kilka tych cech, które chcielibyśmy kształtować połączonych tak naprawdę w jednym całym procesie mającym nam, nam dać sukces w postaci zawodów, które pójdą po naszej myśli. Poprawimy życiówkę, zdobędziemy rekord świata i tak dalej i tak dalej. Więc to jest ta podstawowa struktura i na to następnie nakłada się różnego rodzaju takie powiedzmy bardziej kontekstualne struktury. To znaczy, nakładamy sobie kontekst całego sezonu i mówimy na przykład o przygotowaniach czy o mik mikrocyklach i o mezocyklach, które miałyby budować bazę zawodnika, hmm. które miałyby budować cechy specyficzne i które miałyby ewentualnie prowadzić do odświeżenia przed zawodami, jakiegoś tam taperingu, no i które miałyby nas przygotować bezpośrednio już do startu w zawodach, ewentualnie miałyby nas zregenerować po tych zawodach. Przy czym tu nazw jest multum, w zależności od tego, kto jakiego trenera, czy jakiego tam badacza, jak, jak tłumaczył, to pojawiało się tego mnóstwo. I czy my sobie coś nazwiemy bezpośrednim przygotowaniem startowym, czy my nazwiemy sobie to off-season, in-season, czy my nazwiemy sobie to w jakikolwiek inny sposób, dużego znaczenia mieć nie będzie. Tak długo jak będziemy pamiętać, że to w ostateczności dzieli się po prostu na małe jednostki, które pozwolą nam, pozwalają nam kształtować konkretne cechy. Tak najczęściej się do tego w tym momencie podchodzi. W tym miejscu moglibyśmy jeszcze nawiązać na chwilę do, do tej dystrybucji i kilku takich możliwości, chyba najbardziej powszechnych w kontekście tego, jak trening w mikrocyklach, chyba głównie można definiować przez rozkład tych intensywności w danej skali czasowej, czyli no tutaj możemy podzielić ten trening na kilka stref intensywności, bo to jest chyba, nie wiem, trening trzy, pięciostrefowy to są najpopularniejsze i w zależności od czego jest ile, no to, to mamy kilka tych rodzajów, powiedzmy, dystrybucji. To też było w tym tekście, do którego bardzo serdecznie zapraszam. Możesz przypomnieć, jakie to były? W tekście wspominałem m.in. o dystrybucji spolaryzowanej i o dystrybucji piramidalnej, no ale w gruncie rzeczy, jeżeli pójść do samych korzeni periodyzacji, no to chociażby ten rozkład taki linearny w kontekście całego sezonu, to jest coś, od czego się zaczynało. To znaczy na początku. Budowaliśmy najbardziej ogólne umiejętności, czyli tą tak zwaną bazę, aż w końcu przechodziliśmy z kolejnymi tygodniami i miesięcami do umiejętności trochę bardziej specyficznych, przypominających ten konkretny wysiłek, który będziemy podejmować na zawodach. No, i na zawodach, oczywiście, prezentowaliśmy formę w ramach tego wysiłku. W pewnym momencie zauważono, że to ma swoje wady. Po pierwsze, nie w każdym sporcie, nie w każdej dyscyplinie mamy tego typu układ sezonu. To znaczy my czasami musimy go trochę bardziej zagmatwać, bo my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby budować formę przez pół roku, następnie bezpośrednio przygotowywać się do zawodów tam powiedzmy przez 6 tygodni i startować. Bo my mamy tak naprawdę na przygotowania 2 miesiące, a potem nasz sezon to są zawody co 3-4 tygodnie w kolejnych czterech miesiącach. Więc stąd pojawiły się między innymi te. Pomysły, żeby blokowo rozwiązywać e, całą tę periodyzację. To znaczy stosowano konkretne bloki, które miały się zajmować czyli właśnie te bloki to były mezocykle, bo tak jak mówiłem, tych nazw jest tutaj mnóstwo które miały rozwijać konkretne cechy pomiędzy po prostu tymi konkretnymi zawodami, które się tam działy w międzyczasie bo skoro nie możemy budować w bardzo długim okresie, no to trzeba skorzystać z tego, jak to wygląda. Zresztą to pokazuje, jak często periodyzacja czy generalnie teoria w treningu jest więźniem tego jak rozgrywa się dane sporty, a nie koniecznie wynika z tego co wiedzą badania. To znaczy my bardzo często musimy tak dostosowywać nasze treningi, żeby być w stanie wpasować się w schemat rozgrywek, niezależnie od tego czy to pozwoli nam zbudować formę idealną czy nie i o tym wiedzą chociażby Współcześni piłkarze, gdzie, czy koszykarze, czy siatkarze, generalnie gracze sportów zespołowych, gdzie gra się tak dużo, że naprawdę mało, czy niemalże w ogóle nie pozostaje miejsca na to, żeby się rozwijać. Oni na pewnym etapie już tak, tak. naprawdę tylko grają. Tak, dlatego chyba też ten nacisk na takie bardzo swobodne traktowanie, bardzo długo podejścia do rywalizacji, bo, bo fajnie w tą fazę rozwojową we wczesnych etapach wydłużyć możliwie długo, bo potem już nie ma na to miejsca, gdzie, gdzie de facto sam mecz jest formą przygotowań. Tak, i następnie. Następnie, jakby z tej formy blokowej, oczywiście powstało kilka różnych koncepcji, bardzo podobnych. No, ostatecznie dotarto do tego, i to też był wynik obserwacji, a nie z początku badań, że wcale nie głupim pomysłem jest takie rozwiązanie, gdzie my w ciągu w zasadzie całego roku pracujemy nad wszystkimi cechami, tylko odpowiednio rozkładając akcenty. I to między innymi nam pokazuje ten trening spolaryzowany. To znaczy, my nie bawimy się w jego ramach, w realizację poszczególnych cech w konkretnych blokach. Nie jest tak, że my nagle pracujemy tylko i wyłącznie nad szybkością, żeby potem po tygodniu przerwy zacząć pracować nad wytrzymałością i tak dalej, i tak dalej. My w zasadzie realizujemy w ciągu całego roku dosyć podobny schemat, gdzie bazujemy tak naprawdę na bazie co, cokolwiek miałoby to znaczyć, to znaczy na treningach o niskiej intensywności, głównie dlatego, że strukturalna przebudowa naszego ciała wymaga czasu. To znaczy budowa wydolności w rozumieniu liczby mitochondriów, w rozumieniu poprawy gęstości kości, itd., to wymaga po prostu czasu. Tego się nie da zrobić w ciągu 6 czy 8 tygodni. Więc to w zasadzie robi się cały czas, a jednocześnie czerpie się z tych wysoko intensywnych bodźców, tylko że wprowadza się ich odpowiednio mało. W przypadku tego takiego typowego rozkładu spolaryzowanego mówiło się o około 20% czasu, ewentualnie jednostek spędzonych tak, na Tak, tutaj znowu jest decyzji. taka chyba pułapka, która, <noise> y, którą należy rozważyć, I y, y, czy my myślimy o 20% czasu, czy myślimy o 20% jednostek, bo to może być dosyć różny rozkład, jeśli chodzi o czas trwania wysiłków w danej strefie. Natomiast trening spolaryzowany wbrew pozorom ma duży udział tych tlenowych i spokojnych wysiłków. Jakby On błędnie się kojarzy z bardzo ciężką szkołą, bo kiedy to rozłożymy, no to też nie zawsze to musi być tak dużo i ciężko, jakby się mogło wydawać. Tak, i ono poniekąd związany jest z bardzo modnym hasłem, które który brzmi szara strefa. To znaczy, zwolennicy tej, tego spolaryzowanego rozkładu intensywności, zwrócili uwagę na to, że my z treningów średnio -intensywnych za mało wyciągamy w stosunku do, do tego, ile w nie wkładamy. No, a takie typowe prawo portfela brzmi, że chcielibyśmy z każdej złotówki wyciągać jak najwięcej. No więc tu z każdej złotówki wyciągamy trochę mniej niż mogłoby się wydawać, no a ta złotówka swoje waży. Więc dla nas lepiej jest odpuścić sobie tak naprawdę nacisk na te średnie intensywności, na to, co oni nazwali szarą strefą, i pracować przede wszystkim właśnie w ramach niskiej intensywności, która nie kosztuje. Tych złotówek wydajemy tam bardzo mało, a w długiej perspektywie zyskujemy wcale nie głupio ewentualnie jak już wydawać, to naprawdę siekać tymi złotówkami o blat w wysokich intensywnościach, ale z nich wiemy z kolei, że dosyć dużo wyciągamy i z punktu widzenia rozwoju neurologicznego, rozwoju siłowego itd., itd. No potem tak naprawdę się okazało, zresztą potem dosyć szybko wyszło, że to nie jest takie proste. To znaczy w zależności od tego, jaką dyscyplinę w gruncie rzeczy reprezentujemy, to ten model też trzeba po prostu dostosować. I nawet jak chwilkę sobie plotkowaliśmy też w kawiarni przed samym nagraniem, Metoda spolaryzowana nigdy nie starała się tak naprawdę tej szarej strefy wyłączyć całkowicie. Mówiła tylko, żeby dostroić ją do tego, co my tak naprawdę chcemy robić. To znaczy treningów średniointensywnych maratończycy mieli więcej niż zawodnicy startujący na 1500 metrów. Dlatego, że maratończycy ostatecznie mierzą się na średniej intensywności. Ani wysokiej, ani takiej typowo niskiej, tylko właśnie średniej. Więc oni w ostateczności też będą potrzebowali... Przed samymi zawodami, wykonać trochę treningów tego typu, żeby ta specyficzna praca po prostu pozwoliła im na zawodach osiągnąć odpowiedni wynik. No i tutaj trochę na siłę zostało wprowadzone hasło, bo moim zdaniem rozdzielenie tych dwóch sposobów rozkładu intensywności jest sztuczne. Pojawiło się hasło tego rozkładu piramidalnego, to znaczy takiego, w którym tej szarej strefy, tej średniej intensywności jest jednak trochę więcej niż tej strefy o najwyższych intensywnościach. I to byłoby po prostu bliskie temu, co z początku zalecano maratończykom, jeżeli chodzi o polaryzację, tylko no teraz to nazwano rozkładem piramidowym i, i, i starano się z tego tak naprawdę wyciągać jakieś... Ja to słyszałem z pół roku temu pierwszy raz i nie kumałem do końca, co chodzi, ale po jakimś czasie się zorientowałem, no ale faktycznie jest tutaj trochę takiej nowomowy, która powstała na potrzeby chyba nowinek i trendów jakichś. Tak, bo w, jeżeli nawet spojrzeć tak naprawdę na to, jak... Bardzo zniuansowane są różnice pomiędzy zawodnikami, którzy twierdzą, że trenują metodą spolaryzowaną, i tych, którzy twierdzą, że trenują metodą piramidową. No to my się tam bijemy o jakieś tam minuty w tej średniej intensywności. Czy ktoś robił trzy przymieszki, czy sześć, tak naprawdę. Więc, więc z punktu widzenia praktyki to żadnego znaczenia nie ma. To jest kwestia umowna, czy my nazwiemy coś tak, a nie inaczej. I. Też no, po prostu na to trzeba zwrócić uwagę, żebyśmy się w ostateczności w dyskusjach czy, powiedzmy, trener zawodnik, zawodnik, zawodnik i tak dalej, nie zakopywali w samych hasełkach, tylko starali dotrzeć do tego, co my faktycznie mamy przez nie na myśli, bo no, może się okazać, że naprawdę mówimy o tym samym, chociaż hasłowo się różnimy, i wydaje tak. nam się, że jest pomiędzy nami jakaś niesamowita właśnie Tak, dlatego spróbujmy jeszcze to uszeregować, czyli tak naprawdę. Jeśli chcielibyśmy wymienić tak od myślnika te rodzaje periodyzacji, które można definiować, już wspomniałeś tej linearnej, takiej chyba najbardziej klasycznej, czyli przechodzenie od y, obodźców spokojnych do bardziej intensywnych, lub chociaż nie wiem, czy tutaj się nie mylę, czy to, czy to raczej od po prostu nie dobrze powiedziałem. Yy... Tak, od tych bazowych nazwijmy to, czyli od niskich intensywności wykonywanych w długim okresie. Tak. Czyli takich ekstensywnych bodźców do bodźców intensywnych, czyli trochę krótszych, chociaż to też nie zawsze jest zasadą, że bardzo mocno cięto objętość, zwiększając intensywność. Nie u wszystkich zawodników tak jest, więc znowu z tą taką klasyczną szkołą chyba rzadko mamy do czynienia u elity. Powiedzmy takim misterem hajdem te, tego, tego, tego podejścia jest podejście odwrócone, czyli... Właśnie i to jest taki moment, w którym możemy wymienić chyba drugi rodzaj, w sensie... Tak. To też jest jakby dyskusyjnej w dużej mierze kwestia jest nazewnictwa, bo odwrócona periodyzacja pierwsze hasło wskazuje periodyzację linearną, nie jest ona jedyna, więc odwrócona wskazywałoby, że jest tylko jedna, która odwrócona jakimś jest alternatywą, natomiast tak naprawdę to jest po prostu zależne w dużej mierze chyba od dystansu docelowego. Tak i od warunków, w których trenujemy, bo do tego pewnie też się dojdzie, to znaczy nie bez powodu okresy w klasycznych podejściach do periodyzacji wyglądają tak, jak wyglądają, to że one przyszły do nas ze wschodu ma swoje znaczenie. I do tego być może jeszcze przejdziemy, ale tak idąc dalej, żeby jakąś konsekwencję zachować, no po tej tak naprawdę odwróconej możemy mówić o po prostu periodyzacji blokowej. Tu znowu znajdzie się mnóstwo odszczepień od tego, ale w gruncie rzeczy po prostu na pewnym etapie zrozumiano, że nie da się w stanie realizować wszystkiego naraz i iść w stronę zawodów. Trzeba po prostu poszczególne elementy realizować w blokach tematycznych i wówczas tak naprawdę resztę tych elementów, które chcielibyśmy kształcić, traktujemy nieco w tle. I skupiamy się po prostu na raz w ciągu tam sześciu czy ośmiu tygodni na konkretnej cesze, przechodzimy potem do następnej. Przy dobrych wiatrach te kolejne budują się na tych poprzednich, co jest mocno wątpliwe. Nie Bardzo, jest, o Jezus, jest skrajnie życzeniowe. Ale tak zakładano, że one się budują I Chyba zakłada, zakłada się dzisiaj w wielu jak miejscach. Natomiast, no tak, generalnie sam pomysł na te kolejności chyba wynika z tego, że Między nimi ma zachodzić pewna adaptacja, tak właśnie mocno życzeniowo, która umożliwia kolejnej cesze budowanie właśnie na tej poprzedniej. I no oczywiście trudno jest na bieżąco też mierzyć, czy i, i, i jakby sposób mierzenia też jest dyskusyjny, czy to zadziałało już do tej pory, bo wymagałoby skomplikowanych i często powtarzanych protokołów testowych. Natomiast chyba takie tak jest generalnie założenie w periodyzacji, że te rzeczy powinny na siebie nachodzić i bazować na skuteczności adaptacji poprzedniej. No tak, i dalej idąc, już abstrahując od tych wszystkich form blokowych, no mamy w zasadzie do przejście do tych sposobów rozkładu intensywności, które trochę w nawias biorą kalendarz. Bo jeżeli spojrzymy tak naprawdę na to, czym jest właśnie ten rozkład piramidalny, i czym jest rozkład spolaryzowany, no to on aż tak bardzo nie zależy od kalendarza. Tu po prostu przez cały rok pracujemy dosyć podobnie. No bo też zauważono w pewnym momencie, że po prostu można sobie na to pozwolić i że na przykład tapering w sportach wytrzymałościowych nie musi wyglądać tak, jak do tej pory nam się wydawało, że powinien. Zresztą z ostatnimi gośćmi, chociażby z Andrzejem, Witkiem i nie tylko. Nie pamiętam wszystkich nazwisk, więc nie będę udawał, ale też mówiliście o tym, tak naprawdę, ile kto stosuje taperingu i jak on wygląda, i to absolutnie już niezależnie od różnic pomiędzy nimi. Nie wygląda tak, jak wyglądałoby jeszcze 10 lat temu, najprawdopodobniej, jakby się na ten temat wypowiadali. Wówczas podejście było zupełnie inne. Teraz mamy ten tapering taki mocno przeciągnięty dosyć długo stosuje się dosyć mocne bodźce, a im krótsze dystanse, to jak się spojrzy, tak naprawdę teraz na zawodników i na te ich informacje, jak oni się przygotowywali do igrzysk, jakie oni jednostki jeszcze robili na 2 czy 3 dni przed startami, to człowiek czasami łapie się za głowę, bo to z takim powiedzmy tradycyjnym taperingiem nie ma nic wspólnego. Oni naprawdę dosyć mocno trenują do samego końca i to takie wypuszczenie to tam trwa 2-3 dni może i kiedyś to by się mówiło, że oni w zasadzie startują z treningu. Tak, tak. I tak naprawdę idąc dalej na powiedzmy okres taki przedsezonowy, na okres takiej wczesnej budowy formy też kiedyś spoglądano tylko i wyłącznie jako na treningi bardzo lekkie, bardzo ogólnorozwojowe, Często o rodzaju różniącym się od tego, co robimy na co dzień, to znaczy, na przykład, biegaczy wysyłano na rower i tak dalej, i tak dalej. Obecnie wskazuje się na to, że no jednak my w ciągu całego roku, także w tym okresie przedsezonowym, powinniśmy stosować te bodźce wysoko intensywne w takiej lub innej ilości. Oczywiście, ale jest na nie miejsce w ciągu całego roku, jeżeli chcemy poprawiać swoją formę z roku na rok, więc trochę odbiegliśmy od. Połączenia ścisłego periodyzacji z kalendarzem, na rzecz tego, że generalnie w ciągu całego roku przygotowujemy się w ten lub inny sposób, odpowiednio modulując na bieżąco jakimiś tam zmiennymi. Do, do tego pewnie dojdziemy już mówiąc o, o współczesnych trendach w periodyzacji, bo no tutaj to, to się dopiero dzieje. Mamy już wymienione chyba kilka, kilka modeli. Czyli w zasadzie główne, które przedstawiliśmy, to jest linearny, odwrócona periodyzacja, periodyzacja blokowa. I teraz, tak naprawdę, czy badania mówią nam coś na temat skuteczności jednego lub drugiego sposobu w danym kontekście, czy to wszystko jest jeszcze bardzo niezniuansowane? Tak jak mówiłem, nie mamy badań w długim okresie, które mówiłyby o periodyzacji, kropka. Tu nie ma się tak naprawdę co jakoś szczególnie... Wiesz, robi. Jeszcze tylko strącę, że wiesz, co jest dla mnie takie zaskakujące zawsze, że no to przykład, znaczy zaskakujące, można dywagować na temat, czemu tak jest. Natomiast w sportach siłowych na przykład ten temat paryzacji jest znakomicie jakby zbadany, udowodniony wielokrotnie i jest takim bardzo wdzięcznym tematem wielu prac w ogóle naukowych, natomiast w sportach wytrzymałościowych tego jest jak kot napłakał. Co wynika pewnie z tego, że dużo ciężej jest powiedzmy, że zmotywować zawodników do tego, żeby oni brali udział w tego typu badaniach, szczególnie tych długotrwających. Bo ch chciałbym uniknąć takiej sytuacji, gdzie my bierzemy w tym momencie młotek i tak trochę na ślepo walimy w szeroko rozumianą naukę, w badaczy i tak dalej, bo oni mogą chcieć dobrze, ale no, logistyka nie pozwala im pewnych rzeczy rozwijać. I tak jak na przykład mamy ośrodki badawcze, które są ograniczone tym, że nie mają na przykład sprzętu takiego i takiego, i mamy ośrodki badawcze, które mają sprzęt taki i taki, w związku z tym są wiodące w tym kierunku, tak samo no, ciężko będzie znaleźć, szczególnie tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, na przykład w najlepszym razie elitarnych sportowców, którzy wezmą udział w badaniu pięcioletnim i będą zgodnie z naszą rozpiską trenować, bo my sobie tak wymyśliliśmy. To po prostu się, to się nigdy nie zdarzy. No przestańmy się oszukiwać, to się nigdy nie zdarzy. Więc jeżeli ktoś oczekuje badań na elicie, które będą trwały dwa lata i które będą realizowały sztywny model periodyzacji, to przestańcie to robić, przestańcie to czekać po prostu, bo się nie doczekacie. Musimy brać badania takimi, jakie one są. I tak naprawdę, jeżeli na przykład mówi się o tym, że praca trenera to jest po części nauka, po części sztuka, to wszystko to polega na tym, żeby właśnie te w dużej mierze drobiazgi, których dostarcza nam nauka, być w stanie w jakiś sposób zinterpretować, żeby pracować z zawodnikami w długim okresie. Nie mamy badań wykraczających poza maksymalnie kilka miesięcy? Ok, spróbuj z tego wyciągnąć wnioski i popracuj ze swoimi zawodnikami, bo inaczej to po prostu nigdy nie będzie wyglądało i nie ma co oczekiwać, że będzie inaczej. Więc jeżeli mamy na przykład mnóstwo, a tego jest mnóstwo, badań dotyczących jakichś tam modeli czy spolaryzowanych, czy piramidalnych, czy jakichkolwiek innych, które trwają powiedzmy 8 tygodni, bo takich trochę faktycznie jest, 6 czy 8 tygodni, i one pokazują na przykład, że taki lub inny rozkład sprawdza się lepiej, bo to jest m.in. to o czym pisałem w, w tym tekście w Ultra, no to naszym zadaniem jako trenerów, czy jako zawodników zainteresowanych układaniem sobie planów treningowych jest próba po prostu interpreta interpretacji tego. Więc jeżeli mówimy, że trenowanie to jest po części nauka, po części sztuka, to w tej sztuce nie rozumiemy tej sztuki nie rozumiemy przez jakieś takie wymyślanie sobie pewnych rzeczy. Rozumiemy po prostu odpowiednią interpretację tego, co dostajemy. Tego, co dostajemy z doświadczenia, tego, co dostajemy z nauki, bo nigdy nie będzie tak, że dostaniemy odpowiedzi bardzo konkretne i najlepiej sprawdzalne w kontekście kilku lat do przodu. No, nie ma się co łudzić, bo, bo to po prostu się nie stanie tak nie, to się nie uda. Smutne w tym kontekście jest to, że bardzo często w krótkim terminie jednak intensywność wygrywa. I, I to jest taki parametr, który bardzo korzystnie wychodzi w tych badaniach. Natomiast, kiedy przejdziemy sobie do takiej rzeczywistości sportowego amatora, który przychodzi do trenera i myśli o, takiej, o jakimś takim długoterminowym rozwoju, no to oczywistym jest, że ten trener nie zaproponuje mu najbardziej eksploatacji, nie powinien mu proponować najbardziej wiesz, skutecznego według badań de facto rozwiązania tu i teraz, bo o ile ta intensywność faktycznie działa, no to na początku wydaje się, że te klocki należałoby. Poukładać inaczej, i tutaj też moje pytanie, jak tę periodyzację w takim długim czasie rozgrywać, kiedy powiedzmy mamy amatora, bo dużo powiedzieliśmy już o rozkładzie tego, jak to wygląda u profesjonalistów, ale weźmy osobę względnie początkującą w sporcie, w sporcie wytrzymałościowym. Jakby to byś spojrzał na tę periodyzację w takiej dłuższej skali, czyli właściwie w, tym, w tych mezocyklach, bo to jest coś, czego w badaniach niestety nie dostaniemy, i musimy się opierać na bardziej na takich doświadczeniach i zdrowym rozsądku, zdaje się. Wypisałem sobie kilka mądrych hasełek z, z tekstów, które czytałem, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy. Jednym z tych mądrych hasełek, to poniekąd będzie nas trochę pchało w kierunku tych trendów periodyzacyjnych, jest to, że współcześnie periodyzację można rozumieć, i tu przeczytam oczywiście, jako gotowość do adaptacji w odpowiedzi na napływające informacje. Więc jeżeli my myślimy w tym momencie o prowadzeniu zawodnika w długiej skali, to myślimy o nim jako o napływających od niego informacjach. I to są albo informacje w postaci danych treningowych, które dostajemy na przykład na jakąś platformę, za pomocą której, której plany wysyłamy albo jego dane typu feedback z treningu, on nam po prostu opisze, jak się czuł, powiedzmy, że posłuży się na przykład skalą RPE, czy jakąkolwiek inną skalą, która mogłaby sugerować intensywność tego treningu, ale to będą też takie zmienne, jak na przykład jakość snu, jak jego dieta i tak dalej. I tu tak naprawdę się widzi przyszłość periodyzacji i naszym zadaniem jako trenerów jest w dużej mierze nauczenie się wykrywania wczesnych zagrożeń. I to nie jest wcale takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. To znaczy, skoro nie mamy sztywnych reguł odnośnie tego, w jaki sposób należałoby rozkładać intensywności, akcenty itd., my musimy je wprowadzać na początek, bazując na nas naszym doświadczeniu, a następnie na podstawie feedbacku od zawodnika sprawdzać, czy przypadkiem nie przeginamy. I to trzeba byłoby w najlepszym razie robić na bieżąco, i im lepsze dane będziemy mieli tu jest wielki problem tym lepsze byłyby teoretycznie nasze decyzje. I problem właśnie pojawia się chociażby w kontekście tych danych, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład dla nas takim monitoringiem zagrożeń, na, na, powiedzmy yy, zanim one wystąpią, byłoby chociażby HRV, bo tak się o, o, o tym mówi, że to mogłoby być coś, co pozwoliłoby nam wykrywać, kiedy zawodnik jest przetrenowany. Na razie sposoby analizy HRV za pomocą różnego rodzaju zegarkowych opasek i tak dalej są cokolwiek marne. I nie. Spotkałem do tej pory trenera, który by mówił, że na tej podstawie on decyduje, czy zawodnikowi zaproponować lżejszy bodziec bądź nie. A to nie wynika z lenistwa <grym> u trenerów. Dalej patrząc, tak naprawdę mielibyśmy tętno spoczynkowe na przykład. To byłby kolejny ewentualnie taki czynnik, który pozwalałby, pozwalałby nam na wczesne wykrywanie zagrożeń. Tu z kolei te opaski chyba radzą sobie trochę lepiej z tym tętnem spoczynkowym, jeżeli ktoś monitoruje tętno podczas snu. Ale znowu, i tu akurat pewnie więcej gra leniwość, o której mówisz, no nie spotkałem jeszcze z trenera, niestety bije się w pierś, bo sam jestem trenerem i aż tak skrupulatnie tego nie śledzę, który na bieżąco sprawdzałby tętno spoczynkowe swoich zawodników i na tej podstawie decydował, czy oni na przykład powinni mieć trochę mniejsze obciążenia. To, to ja tylko do ciebie dodam, bo jeśli już dwóch trenerów rozmawia o swoich doświadczeniach, no. ja to zawsze uważam, że jest fajna wartość, też dla, dla słuchaczy. To, to powiem Ci, że w momencie, kiedy stosuję taką blokową właśnie periodyzację, kiedy jest to na przykład bardzo specyficzny mikrocykl z obciążeniem ponad stan, znaczy mhm. ponad stan. staramy się tego właśnie nie robić ponad stan, ale wiesz, o co ona na myśli. No to staramy się to wtedy monitorować, wiesz, z dnia na dzień. Zresztą pewnie część naszych słuchaczy właśnie ogląda vlogi Andrzeja Witka, który dzieli się swoim treningiem bardzo obficie w przygotowaniach do CCC. On tam też stosuje taką trochę blokową periodyzację, gdzie gromadzi bardzo dużą objętość w bardzo krótkich. Kilkudniowych blokach, no i faktycznie wtedy wiesz, ma duży sens wysilić się i znaleźć czas, żeby z dnia na dzień monitorować sobie te parametry, ale to jest coś innego niż takie no, codzienne, bieżące trenowanie. I faktycznie, kiedy bierzemy takie wyjątki na tapetę, to uważam, że jest sens te parametry naprawdę śledzić no, bardziej skrupulatnie. Natomiast wiadomo jest, że ciężko w dużej grupie ludzi te zmienne śledzić z dnia na dzień i na tej podstawie monitorować i, i manipulować treningiem. I to nie jest tak, że technologia nie pójdzie w tym kierunku, bo idzie już na pewno i na przykład, jeżeli ktoś korzysta z takich platform jak Training Peaks, choć domyślam się, że nie tylko w TP tak naprawdę to istnieje, no to dostaje tak naprawdę alerty, jeżeli u jakiegoś zawodnika pojawi się zaskakująco niskie tętno, zaskakująco wysokie tętno spoczynkowe, albo jeżeli coś tam zacznie się dziać w obrębie. HRV dostaje tak naprawdę te monity dotyczące wagi zawodnika, jeżeli zawodnik waży się i albo wpisuje to ręcznie, albo ma taką wagę, która bezpośrednio te wyniki wrzuca tak naprawdę do training pixa. Więc to idzie w tym kierunku i. Czyli tak naprawdę idziemy w kierunku takiej mikro-mikroperiodyzacji, jeśli chodzi o stan wiedzy, co mogłoby być optymalne w kontekście zarządzania treningiem? Tak i wydaje się, że. Tym powiedzmy najbardziej współczesnym trendem jest pójście w tym kierunku i to tak totalnie, powiedzmy, aż po same granice. Łącznie z tym, o czym też już chwileczkę plotkowaliśmy, to znaczy próbą takiego skomponowania planu treningowego, żeby odpowiadał cechom charakteru danego zawodnika bądź zawodniczki. To znaczy, my już próbowalibyśmy zindywidualizować plan nie tylko z uwagi na cechy biologiczne, tak bym to nazwał, ale też z uwagi na cechy mentalne. I to jest działka, w której ja nie obracam się absolutnie, jest mi to kompletnie obce i nie będę udawał, że się na tym znam, ale wiem, że na pewno się dąży w tym kierunku. I jeżeli ktoś chciałby niegłupich prac, które w tym kierunku idą, bo mówi się też po prostu o periodyzacji treningu mentalnego, to jest autor, który nazywa się Kili i to jest K-I-E-L-Y, Kiel. I on pisał o tym przynajmniej od 2018 roku. Domyślam się, że jakieś nowe prace na ten temat powstały. Ale on pisał na tym o tym dlatego, że no zauważył między innymi właśnie te błędy periodyzacji takiej klasycznej, tradycyjnej, bo zwrócił uwagę na to, że nie możemy w tym momencie patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat biologii, jeżeli wiemy, jak bardzo nasz stan emocjonalny może na te bodźce biologiczne oddziaływać. W związku z tym pojawia się właśnie cała, tak naprawdę w tym momencie już pewnie gama prac dotyczących periodyzacji mentalnej. I no niestety muszę to zostawić jako takie niedopowiedzenie. No nie będę nawet udawał, że się znam na tym, ale sięgając dalej właśnie w kierunku tego takiego no trochę mikrozarządzania i, i takiego bieżącego zarządzania, no to masz chociażby pracę znowu Muchiki, który sugeruje podejście, i to jest coś, co mnie z kolei przekonuje na wielu polach, które się nazywa periodyzacją zintegrowaną. Tak można byłoby to na język polski przetłumaczyć, no bo on z kolei też trochę sugerując się tym, co pisał Kili, mówi, że no dobrze, No jeżeli patrzymy na periodyzację jako na sposób zarządzania odpowiedzią adaptacyjną organizmu, no to weźmy pod uwagę wszystko, co na tę odpowiedź adaptacyjną wpływa, bo to nie jest tylko trening. Wpływa na to dieta, wpływa na to regeneracja, wpływają na to, wpływa na to mental, o, o czym wspomnieliśmy, Wpływa ewentualnie na to też trening umiejętności w takich sportach, w których to ma znaczenie. No bo raczej nie periodyzujemy treningu e, takiego skilla w biegach górskich, chociaż może w tym dźwięku przyszłość. E, ale w treningach na przykład, w wygrach zespołowych to jest normalne, że też się generalnie pracę taką nad umiejętnościami szlifuje i to też można periodyzować. Więc tu znowu mielibyśmy do czynienia ze swego rodzaju bieżącym mikrozarządzaniem, bo u każdego zawodnika należałoby dostosować dietę. Dostosować sposoby regeneracji i dostosować treningi do jego celów i do jego możliwości w danym momencie. Dużo roboty to już wiesz, wchodzimy <laughs> w, w obszar takiej chyba sztucznej inteligencji do, do przygnięcia, i chyba. Jest to też żywy temat, zwłaszcza na zachodzie. Ale tak, brzmi jak futurystyczna wizja generalnie takiego data monitoringu, który wykracza daleko poza to, co dzisiaj kojarzymy z usługami trenerskimi, nazwijmy to. I tak i nie, bo teraz na przykład parę miesięcy temu przynajmniej, ja oczywiście spojrzałem ile to kosztuje i temat to olałem, ale pojawiła się aplikacja, z której wiem, że korzystają już na przykład duże kluby sportowe, która na podstawie wprowadzonego planu treningowego proponuje zawodnikowi konkretne rozwiązania, rozwiązania dietetyczne. To znaczy tam zakłada się, że jeżeli masz plan taki i taki i na podstawie twoich treningów taka jednostka będzie na przykład wymagała takiej ilości energii, taka będzie wymagała takiej ilości energii i tak dalej To nie tylko proponuje ci zróżnicowane zakresy tam powiedzmy spożycia węglowodanów w zależności od tego czy masz dłuższą czy krótszą jednostkę, ale też do pewnego stopnia antycypuje to, co będziesz miał do roboty i proponuje ci trochę więcej węgli w dniu przed mocną jednostką, żebyś się naładował. To jest totalnie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji, więc domyślam się, że ma w tym momencie jeszcze pewnie parę takich kwestii, które należałoby dograć, no ale to zostanie dograne. To zostanie dograne i nawet jeżeli to nie będzie idealne, bo pewnie nie będzie, to będzie lepsze niż żadne i być może jak się sprawdzi, to pojawią się rozwiązania konkurencyjne i to się stanie trochę przystępniejsze i zobaczysz, że za rok będziemy z tego korzystać. Więc jeżeli chodzi o trening, Przecież tu AI też ma coraz więcej do powiedzenia. Coraz lepsze są tak naprawdę te treningi podsuwane czy propozycje podsuwane przez różne aplikacje. Jeżeli to się zestawi z tą dietą, no to tak naprawdę coraz więcej będziemy w stanie proponować temu konkretnemu Janowi Kowalskiemu, a nie wrzucać kogoś w ramy jakiejś tam powiedzmy periodyzacji, jakichś tam rozwiązań blokowych, nieblokowych i tak dalej. Co też jest z korzyścią pewnie dla zawodników, no bo ja jednak pracuję z amatorami, i to są ludzie, którzy lubią sobie postartować, lubią czasami spontanicznie wybrać się na jakieś zawody, którzy mają też powiedzmy życiowe zobowiązania, które sprawiają, że te treningi nie zawsze idą tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Więc z mojej perspektywy byłoby na przykład niesamowicie frustrujące żebym ja niesamowite kwiatki periodyzacyjne rozpisywał sobie w tabelkach, a potem musiał to korygować w zasadzie co chwilę, bo tutaj komuś wypadło, że idzie do kina z żoną, a tutaj komuś tam pies się podchorował i w zasadzie to ma tydzień spędzony u weterynarza. No ty też pewnie kojarzysz dokładnie jak to wygląda trenerzy, którzy współpracują z amatorami znają to na pewno na co dzień. I to też pokazuje, że ten powiedzmy współczesny trend w myśleniu o periodyzacji będzie dotyczył nie tylko zawodników elity, ale też po prostu będzie dotyczył każdego z nas, bo nam po prostu ułatwi to życie. W sensie sportowcom amatorom. Chciałbym jeszcze na chwilę pójść w kierunku konkretu i zaproponować naszym słuchaczom jakąś inspirację w kontekście Rozwiązań periodyzacyjnych, takiego szkicu na, na plan przygotowań. W kontekście biegów górskich, w kontekście przygotowań pod dany dystans, jeśli chodzi o, o zawodnika amatora, bo jeśli chodzi, chodzi o prosów, to chyba to, trochę jest też tak, że tutaj trzeba by było zbyt wiele niuansować. Natomiast wyobraźmy sobie zawodnika średniaka na może jednym z trzech dystansów dajmy na to niech będzie to bieg około godzinny i około maratoński i, i, i bieg ultra. Myślę, że to będzie taki spory przekrój. Trochę będzie to skomplikowane, ale powalczymy. Wyciągam notatnik. Dokładnie. Powiedz mi, czy, 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 czy dobrze mniej więcej podzieliłem to na kategorie. To jest chyba takie odzwierciedlenie biegów górskich, jeśli chodzi o najpopularniejsze wysiłki. Pewnie trochę więcej niż godzina byłoby w tym najkrótszym, bo myślę, że w tym te najkrótsze to jednak rządzą gdzieś około pół maratony. Dobra, to dobra. pewnie takie półtora yy, z kawałkiem czasami. No w przypadku tych najszybszych zawodników to jest około półtora godziny, bo chyba teraz. Marcin Kubica na Dolnośląskim festiwalu, jak tak. robił rekord trasy, to, to było coś. Godzina 24. O właśnie, coś koło. Tak. O to, to jest w naszym zasięgu. <laughs> <laughs> tak, ale biorę pod uwagę też wszystkie wertykalowe na przykład wyścigi, które pewnie też się zamkną nieco ponad godzinę. Plus, minus, w zależności od poziomu sportowego, no ale tak, godzina, półtorej to będzie pierwsza kategoria. Więc teraz weźmy sobie pod uwagę takich amatorów. Zacznijmy sobie od tego dolnego pułapku, pułapu. I, I teraz, kiedy planujemy sobie ten sezon, ten okres przygotowawczy gdzieś pod koniec roku, no to w zasadzie co, co myślisz, co takiej osobie zaproponować na, na początku? I teraz cię kompletnie zbiję z tropu. Dlatego, i to nie jest rzecz, którą ja sobie wymyśliłem, wyciągnąłem kompletnie gdzieś tam po prostu ze swojej chorej głowy. Tylko myśl, która pojawia się w wielu podręcznikach, a myśl ta brzmi, osobom początkującym schemat periodyzacyjny jest w ogóle niepotrzebny do niczego. To znaczy, my przede wszystkim u osób początkujących powinniśmy się skupić na takim zaaranżowaniu ich treningów, żeby one były w stanie konsekwentnie w długim czasie trenować, bo to po prostu przyniesie im no. efekty. Dobrze byłoby, żeby od początku uczyć ich jakiejś tam struktury, to znaczy, jak powinna wyglądać jednostka treningowa, jak mógłby wyglądać tydzień w kontekście treningów. To znaczy, że tutaj sobie na przykład zrobimy trochę przebieżek, tu zrobimy sobie jakieś tempo i tak dalej. Ale w pierwszym okresie, jeżeli mówimy o rozwój osób początkujących, to jest tylko i wyłącznie szykowanie gruntu pod to, co oni będą robić później. Bo dla nich tak naprawdę to, co przyniesie najlepsze efekty, to jest po prostu konsekwentne trenowanie. I nie mówię tu o osobach początkujących w rozumieniu. Pierwsze dwa tygodnie trenowania. Mówię tu o osobach, y, pierwsze dwa, trzy lata trenowania. Mm. Takie osoby powinny się przede wszystkim koncentrować na tym, żeby nie wypaść po prostu z torów, żeby się nie wykoleić, żeby nie łapać kontuzji i jakkolwiek banalnie by to brzmiało, to spójrzcie sobie teraz wszyscy w oczy, pójdźcie do, do lustra i się zastanówcie, ile mieliście kontuzji przez pierwsze dwa czy trzy lata trenowania. Okazuje się, że mnóstwo osób miało te kontuzje i to już po pierwszych tygodniach tak naprawdę. I te przerwy spowodowane kontuzjami i ten brak konsekwencji, który tak naprawdę z tego wszystkiego wynika, sprawiają, że te osoby albo się cofają, albo stoją w miejscu, albo w ogóle uciekają od sportu, im niepotrzebne jest treningowe czary mary. To jest też rzecz, którą ja słyszałem od kilku trenerów i ja się z tym zgadzam całkowicie. Nazwisk trenerów nie będę wymawiał, bo może nie zrobi im to, może, nie wiem, zawodnicy by się obrazili albo coś. Ale no, są na tym świecie trenerzy, uwierzcie mi, którzy mówią wprost, że oni czasami różne, takie bardziej skomplikowane rozwiązania do treningów początkujących biegaczy wprowadzają tylko i wyłącznie dlatego, żeby oni się nie nudzili że oni zdają sobie świetnie sprawę, że w gruncie rzeczy ten Jan Kowalski czy tam Adam Nowak mógłby pójść i potruchtać sobie przez 30 minut i wyniósłby te, z tego świetne rezultaty ale w związku z tym, że Jan Kowalski zapłacił za trenera 450 zł i no nie wyobraża sobie ten trener, żeby dać mu tak po prostu pół godziny bo Jan Kowalski sobie ucieknie to mu pisze, słuchaj, zrób 10 minut rozgrzewki, a potem zrób, no generalnie coś co objętościowo, intensywnościowo wyjdzie na to samo co te pół godziny yy, truchtania yy, ale zrób tam sobie 10 razy 100 metrów takie i 10 razy 200 metrów śmakie, tylko po to, żeby ci zawodnicy yy, raz, żeby mieli fan, no i może to wcale nie jest głupie rozwiązanie, trochę Mówię trochę prześmiewczo, ale to, 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 to że ktoś ma fan treningu, też pozwala utrzymać te konsekwencje. Ale nie ma się co oszukiwać, tym zawodnikom nie przysporzy wielkich korzyści rozpływanie się nad meandrami ich akcentów. Im korzyści przyniesie konsekwencja. I tak naprawdę mówimy tu faktycznie o takich dwóch, trzech latach konsekwentnego rozwoju. Więc jeżeli ktoś tam jeszcze łapał po drodze kontuzję, to być może to by się rozciągnęło do czterech lat, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest wśród nas mnóstwo osób, które chociaż są bardzo doświadczone w rozumieniu lat, które przebiegły, są nadal bardzo początkujące. Są bardzo początkujące i patrząc przez pryzmat osiąganych wyników w stosunku do potencjalnych możliwości, bo nie mówię tu na przykład o 60-latku, który miałby biegać 28 minut na dychę, i są początkujące w rozumieniu wiedzy, którą dysponują na temat treningu. I nie bójmy się tego słowa, jeżeli jesteśmy w jakiejś tam mierze początkujący, no to super. To tak naprawdę pokazuje, że jeszcze ewentualnie długa droga przed nami, można się cieszyć tym sportem. No i w drugą stronę, no nie próbujmy tym ludziom na siłę komplikować życia, bo jeżeli można coś osiągnąć po prostu sensownym trenowaniem, to powinno się tak to robić. I wydaje mnie się, że jedną z zalet, które ja mam jako trener, tak żeby się trochę poklepać po plecach, jest to, że w związku z tym, że ja jedną nogą siedzę dosyć blisko rehabilitacji, jest to, że bardzo duży nacisk kładę na to, żeby przede wszystkim moi zawodnicy się nie wykładali. To przynosi efekty... Niestety dopiero po ładnych paru miesiącach współpracy, bo na początek wszyscy zarzucają mi, że my nic na treningach nie robimy. A dla mnie to jest po prostu próba wtłoczenia ich na takie tory, gdzie oni są w stanie przez kolejne miesiące się spokojnie rozwijać. I to uniknięcie pułapki, o której ty już wspominałeś, to znaczy, że intensywność daje szybkie efekty, dla mnie w długiej perspektywie przynosi super efekty, jeżeli ktoś się po prostu w tym utrzyma. I nie mówię oczywiście, że mam skute skuteczność stuprocentową, oczywiście zdarzają się zawodnicy, którzy łapią kontuzję i nie jestem pod tym względem ideałem, ale dla mnie ta bezkontuzyjność w tych pierwszych latach współpracy to jest absolutny klucz, bo potem ci ludzie mogą tak naprawdę z siebie wyciągnąć dużo więcej. Na pewno podoba mi się to, co powiedziałeś, że na tym początku drogi warto wyjść poza te schematyczne ramy wszystkich szlaków i schematów, tylko spojrzeć na to trochę zdroworozsądkowo i chyba po prostu sukcesem pierwszego półrocza czy roku współpracy i w ogóle bytności w sporcie amatorskim będzie przejście przez ten czas systematyką i zdrowiem. Tak, bo tak jak mówiłem przed chwilą, to pozwoli w kolejnych miesiącach naprawdę budować na tej bazie, bo naszą bazą w treningu nie jest... Liczba przepracowanych teoretycznie na planie miesięcy, tylko to, co faktycznie zrobimy ze swoim ciałem. Więc jeżeli mieliśmy co chwilę przerwę spowodowaną kontuzjami, wyjazdami i tak dalej, no to my tej bazy po prostu za dużo nie mamy. Ale jeżeli ktoś konsekwentnie przepracował taką bazową robotę, no to potem na tym może budować naprawdę niegłupie budyneczki i niekoniecznie z piachu. <grystanie> Jasne. Myślę, że słusznie to podkreśliłeś. I w zasadzie, jeśli chodzi o perytyzację, to możemy tutaj dać taką gwiazdkę, że. Temat jest zarezerwowany dla osób, nie wiem, średnio zaawansowanych przynajmniej. Zresztą, jak spojrzysz na podręczniki, nie, nie wiem, czy miałeś do czynienia, z których uczą się właśnie u nas trenerzy tego pierwszego stopnia lekkiej atletyki. Ja w kursie nie brałem udziału, ale no, udało mi się od znajomego odkupić te podręczniki, <głos> <głos> bo jestem człowiekiem niecnym to tam tak naprawdę na temat periodyzacji pada chyba jedno zdanie i w gruncie rzeczy o jakimkolwiek takim różnicowaniu czasowym bodźców nie wspomina się w ogóle dlatego że ten trening jest ten podręcznik jest skierowany do trenerów którzy będą trenowali dzieciaki więc tam po prostu nie ma sensu tym trenerom kłaść tego nawet do głowy bo i tak tego nie wykorzystają a to jest być może jeden z potężnych problemów wielu warsztatów szkoleń podręczników że bardzo często wkłada się trenerom w głowy rzeczy, których oni nigdy nie wykorzystają i oni potem na siłę próbują z tych takich dziwactw korzystać w treningu amatorów i to po prostu się wykłada e, bo oni e, czytali jak się przygotowuje 20-paroletni e, futbolista w Stanach Zjednoczonych który jest 120-kilowym bysiorem i może wszystko? I teraz próbują to na pana Janeczka, 50 parę lat, <gry> który szykuje się do swojej pierwszej Dyszki? przeprawy, tak, przez jakiś parkran albo coś takiego <gry> zastosować, i dają mu jakieś szalone drille na drabince, i, i, i robi to przez dobę, no nie? Bardzo często te rzeczy, których się dowiadujemy z podręczników, nie współgrają z tym, co mamy tak naprawdę, z czym mamy do czynienia na co dzień. A trening amatora no, nie jest fajerwerkowy, po prostu. Zanim tam się zaczną jakiekolwiek fajerwerki dziać, to chwilę zajmie i może nawet cieszmy się tym tak paradoksalnie, bo jak już zacznie się naprawdę komplikowanie, to się zaczyna tak, że potem ciężko jest te wszystkie sroki wyłapać za ogony. To gdzie byś umiejscowił ten moment, w którym warto zaprzątać sobie tym głowę? Możesz tutaj przywołać poziom sportowy, ale możesz też przywołać staż. Odniosę się trochę znowu do doświadczeń pracy z amatorami, bo tutaj to jest trochę łatwiejsze tak naprawdę do rozegrania ani staż, ani poziom sportowy, tylko najczęściej logistyka. Najczęściej dla mnie momentem przełomowym, to znaczy takim, w którym zaczynam kombinować, jest to, kiedy dojdę do maksa, jeżeli chodzi o objętość w tygodniu, która jest utrzymywalna. I to jest maks, który jest zawsze spowodowany pracą, obowiązkami rodzinnymi itd. itd. Te osoby po prostu no, nie będą w stanie, tak jak powiedzmy, zawodowy triatlonista, jeżeli trenuje 35 godzin w tygodniu, i ty byś mu powiedział: No, słuchaj, no potrzebujemy to zwiększyć do 35, no to on zwiększy, no bo tak naprawdę, no poza trenowaniem to za dużo tam do, do gadania nie ma, no jest zawodowcem, tak naprawdę. W przypadku treningu amatorów, jeżeli dojadę z kimś do 8 czy 10 godzin treningu objętości treningowej w tygodniu, i on mi powie: Słuchaj, nie ma bata ani minuty z tego więcej nie wyciągnę, jeżeli mam trenować konsekwentnie tak przez kilka miesięcy, możemy się umówić na to. Że ja dogadam się z żoną albo z mężem i przez dwa tygodnie potrenuję trochę więcej, ale to nie będzie utrzymywalne w dłuższej perspektywie. To ja wtedy wiem, że dobra, my tej objętości już nie przeskoczymy, więcej z tych niskointensywnych bodźców nie jesteśmy w stanie skorzystać, to wtedy musimy dopiero zacząć kombinować. Mhm. Więc to jest bardzo osobniczo. Zależne, i to po prostu trzeba zgrać z każdym kolejnym zawodnikiem. Kiedy jest ten moment, gdzie ja wiem, że nie będę miał możliwości więcej podnoszenia objętości, i muszę zacząć kombinować z intensywnością, bo znowu nie ukrywam, że pewnie u większości osób, które w tym momencie trenują u mnie na przykład 6 do 8 godzin w tygodniu. No, i ja już muszę robić tam fikołki z dogrywaniem intensywności. Wolałbym, żeby oni mieli trochę więcej czasu i mogli potrenować 12 godzin na lżejszych intensywnościach, bo mam wrażenie, że to przyniosłoby im trochę więcej. Tylko co z tego, że ja bym wolał, jak oni życiowo nie są w stanie tego wcisnąć. No, po prostu nie mają tego czasu i wtedy trzeba już tym tą intensywnością do, doginać, no nie? Jasne, no tak naprawdę też mm, mamy na szali dostępność czasową. I, I obciążenie. Więc y, kiedy już dostępność czasowa jest wyczerpana, idziemy w kierunku mm, stresu dodatkowego i ten stres najłatwiej wywołać po prostu wzrostem intensywności i, i liczyć, że to się jakoś tam przełoży. Chociaż ja uważam, że to jest myślenie dosyć pułapkowe z tego względu, że jeśli mówimy o dystansach odpowiednio długich, to mm, nie da się tego zrekompensować intensywnością w jakiś taki magicznie, super funkcjonujący sposób. I, i jest to takie trochę. Mm, Chłopsko rozumowe podejście, nie? Tak, to jest bardzo często y, rozgrywanie sytuacji na zasadzie, y, no robię to co mogę, po prostu. I tak. y, to też jest często trenerskie, y, taka trenerska rzeczywistość. Taki czarny chleb i czarna kawa y, każdego <laughs> trenera, y, bo znowu no, można popaść w jakieś rosnące frustracje, ucząc się na temat tego, co można byłoby z zawodnikami robić, i ostatecznie rozbijając się o ścianę tego, co robi się w rzeczywistości. Ale chyba lepszym rozwiązaniem jest po prostu zrozumienie tej rzeczywistości i tego, że no z takimi zawodnikami ma się do czynienia i koniec. Jeżeli ktoś chciałby pracować z zawodowcami, no to musi trochę się też inaczej po prostu na to wszystko nastroić inaczej się ewentualnie, nie wiem, targetować, próbować się rzeczywiście dobić do tych zawodowców i wtedy być może będzie w stanie super fireworkowe plany periodyzacyjne tworzyć. No ale w gruncie rzeczy, jeżeli pracujemy przede wszystkim z amatorami i to jeszcze w tak zmiennym środowisku jak biegi górskie, jeżeli tutaj do nich nawiążemy, no to tu musimy po prostu brać rzeczywistość taką, jaką ona jest. Nie możemy sobie wymyślać, że zrobimy nie wiadomo jaką pracę zresztą. resztą. A propos rzeczywistości, to nie musi być tylko i wyłącznie kwestia tego, ile ktoś ma czasu, to może być też fakt, że po prostu żyjemy tu, gdzie żyjemy. To tak nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, czyli dlaczego ta klasyczna periodyzacja wyrosła na wschodzie. My żyjemy w kraju, w którym ciężko jest robić pewne jednostki zimą. To jest I to też jest jakby. Y Kwestia do no bo tak naprawdę, tak. kiedy myślimy o jakimś modelu i rozłożeniu mniej lub bardziej intensywnej pracy, a za oknem mamy po prostu ślizgawkę, i, a w planie interwały, no to ciężko sobie wyobrazić jakąś skuteczną drogę do pogodzenia jednego z drugim. Tak, bo wracając już tak jeszcze w zasadzie do samego początku, jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy. Fundamenty, na których wyrosła periodyzacja w tym klasycznym, tradycyjnym rozumieniu, no to pierwsze, o czym mówiliśmy, to są doświadczenia trenerskie. To na początku nie była nauka, tylko wzięcie pod uwagę tego, co się faktycznie działo u zawodników. Druga to jest ówczesna wiedza o fizjologii zaraz możemy się z tego pośmiać, bo to jest dosyć zabawne. I trzecia kwestia to są społeczne ramy sportu to znaczy to, gdzie my tak naprawdę go uprawiamy i fakt, że na przestrzeni tam lat 60. XX wieku to za wschodniego muru te, tak naprawdę, koncepcje przeradzały się na wschód, sprawiało, że o okresowości myślano w taki, a nie inny sposób. To znaczy, no nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś w Moskwie zawodnicy w zimie trenowali długie biegi gdzieś tam w terenie. Najprawdopodobniej to, że przyjęto, że zawodnik w okresie rozwoju ogólnego może sobie pozwolić na Działanie w obrębie innych dyscyplin wynikało z tego, że oni nie byli w stanie robić tego inaczej. I wówczas na przykład przyjęto, że dobra, no słuchajcie, my w tej naszej Moskwie nie jesteśmy w stanie biegać zimą po ulicach czy po stadionie, ale za to jesteśmy w stanie biegać na nartach. I może to, te biegi narciarskie wcale nie byłyby takie głupie. Co prawda jest to ruch trochę odbiegający od biegania, no ale z fizjologicznego punktu widzenia obciążamy mięsień sercowy, obciążamy tak naprawdę część układów odpowiadających za. Rozwój naszej wydolności. Więc być może, i, i to nie jest być może takie bardzo dalekie od prawdy, to, że my tak myślimy o periodyzacji, jak myślimy, wynika po prostu z tego, że wymyślili ją ludzie, którzy mieli w zimie zimno, a czasem mieli ciepło. I, I to brzmi zabawnie, ale no tak faktycznie jest. Zresztą. To, że część tego podziału na konkretne cykle była taka, nie inna, wynika też z tego, że układ rywalizacji sportowej oparty był na przykład na klubach albo na szkołach, co jest w Polsce obecnie całkowicie obce. My mamy jakąś tutaj ziemię niczyją. U nas w zasadzie ani klubów sportowych, ani szkół, które by się parały tak naprawdę rozwojem sportowców. No to jest tak naprawdę tego jest niewiele, nie, nie chciałbym nikogo obrażać i, i tutaj czegokolwiek zarzucać. Ale to po prostu u nas no, ani kluby, ani szkoły za bardzo nie funkcjonują pod tym względem. Ale jeżeli spojrzymy sobie na to, jak to wygląda na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to tam faktycznie te szkoły rywalizują ze sobą, i częściowo modele periodyzacyjne wynikają z tego, że w szkołach ta rywalizacja była taka nie inaczej ustawiona. I, I już, i to nie jest wynik znowu. Ym, jakiejś szalonej myśli naukowej, albo zwrócenia uwagi na to, że nasza fizjologia działa tak, a nie inaczej, ale zwrócenia uwagi na to, że w szkołach rywalizuje się w taki, a nie inny sposób i tak po prostu musimy się do tego przygotować. Zresztą, y, to co zarzucano Madwiejewowi i nie tylko, to jest fakt, że sama cykliczność w tej klasycznej periodyzacji, to jest po prostu e, nawiązanie do cykli produkcyjnych tak naprawdę w gospodarce tak, tak. E, komunistycznej i, i nic więcej. Chyba to... samo słowo cykl w ogóle stamtąd się to, tak. tutaj e, e, przypamiętało. Więc te, częściowo to, co dzisiaj przyjmujemy za normy wynika z tego, że no, kiedyś podjęto takie, a nie inne decyzje. Zresztą jest ciekawa koncepcja. To też o tym się pisze w kontekście periodyzacji i dlaczego ona się powinna zmienić. I to się nazywa Path Dependence, albo jakoś tak, ale sobie odnotowałem. Path Dependence i to wymyślił MacWorfer. I na tym chyba, przenosząc to na język ekonomii, Nobla zdobył Paul Kruger. Ale to już mogę wymyślać. Nie, nie sprawdzaj, albo spra sprawdźcie to. Sprawdźcie, czy wymyślam, czy nie. Ale o co chodzi w tej koncepcji Path Dependence? To znaczy, że bardzo często to, co dzisiaj przyjmujemy za normę, jest wynikiem decyzji, które zostały podjęte kiedyś, nawet i, i to się utrzymuje mimo tego, że te fundamenty, na których ta decyzja została podjęta, się zmieniły. To znaczy... Fundamenty na których oparty był sport w związku radzieckim się zmieniły, a my nadal myślimy o periodyzacji tak jak myśleli w związku radzieckim. Trochę jak z systemem edukacji, i jakby takimi naleciałościami pruskimi, że jakby w sumie długo funkcjonujemy w normach, które zostały tak. jakby wymyślone w mrocznych czasach i jakby przez osoby, z którymi nie chcielibyśmy mieć nic wspólnego. I żeby było zabawnie, bo tych przykładów jest mnóstwo. Taki bardzo wymowny, bo widzisz, masz przed sobą komputer, jak wymyślono ten układ klawiszy kwerty. To wymyślono go dlatego, żeby te litery, które dosyć często występują w wyrazach, nie były blisko siebie, bo wtedy te klawisze w maszynach się zatykały, czy coś takiego. I ten problem rozwiązano w taki sposób, że ułożono te, te klawisze, które często klikamy, w odpowiedniej odległości od siebie. No ale my dzisiaj nie mamy tego problemu, bo nie piszemy na maszynach do pisania, ale norma została. My o, nadal o, piszemy na klawiaturach zgodnie. w układzie kwerty, chociaż, i chyba się o tym mówi, są lepsze rozwiązania, tylko co z tego? My już się przyzwyczailiśmy do tego, być może są lepsze rozwiązania klawiszy, które pozwoliłyby nam pisać sprawniej, mieć mniejsze problemy z cieśnią nadgarstka itd. itd. Z takich jeszcze luźnych przykładów mówi się o tym, że mit tego, że dzieciaki nie powinny trenować siłowo, bo to znowu, dzisiaj jest przyjmowane jako norma cały czas. Cały czas się mówi o tym, że dzieciaki nie powinny trenować siłowo, już tam niezależnie od tego, co trening siłowy miałby w tym przypadku oznaczać, to się cały czas do dzisiaj powtarza. Jeżeli prześledzimy pierwsze wzmianki, które o tym mówiły, to się okazuje, że to było badanie z lat 60. Które brało pod uwagę dzieci z jakiejś y, japońskiej wioski, które pracowały fizycznie i były niedo, niedożywione. I tam się okazało, że te dzieci były mniejsze niż dzieci, które nie pracowały fizycznie, I, i z tego względu doszło tak naprawdę do wniosku, że praca fizyczna jest dla dzieciaków zła, bo one są wtedy mniejsze, nie rosną tak. I to się utrzymuje do dzisiaj. Mimo, że jest mnóstwo badań, które pokazują, że no absolutnie nie i że praca siłowa w jakimś tam stopniu może być dla dzieciaków korzystna. Wiadomo, tu niekoniecznie mówimy o ciężkim dźwiganiu sztang, Mówimy tu na przykład o treningu oporowym z ciężarem własnego ciała i tak, dalej, i tak dalej, To już mniejsza. Ale mit się utrzymał, chociaż my wiemy, że to nie powinno tak funkcjonować. No i z tą periodyzacją jest to tak samo. Zobacz, że na przykład do dzisiaj wszystkie i niech mi ktoś pokaże, i jestem autentycznie bardzo ciekawy. Podręcznik, który w tym momencie pisze o periodyzacji albo na przykład o ad adaptacjach treningowych i nie odnosi się do koncepcji Seliego, czyli te tej General Adaptation Syndrome, GAP w każdym razie skrót. I nie wspomina się o tym, że sam Selie mówił, że nigdy nie wyobrażał sobie tego, żeby przeszczepiać jego myśl na grunt sportu. On sam o tym mówił. Co więcej, jego badania były prowadzone na szczurach. N nigdy nie prowadził badań na ludziach. I to generalnie sprowadzało się do tego, że on różnymi bodźcami traktował szczury i widział, że ich odpowiedź biologiczna jest bardzo podobna, w związku z tym uznał, że u innych zwierząt będzie bardzo podobnie to znaczy, na różne, różne bodźce będą reagowali podobnie. I na tej koncepcji oparta jest periodyzacja, chociaż my wiemy, że ludzie nie działają jak szczury. To znaczy no wiesz, no, podejdziesz do jednego gościa i go kopniesz, zareaguje tak, podejdziesz do dru drugiego i go kopniesz, zareaguje inaczej. Ten sam stresor fizyczny może się tak naprawdę w różny sposób potem objawić. Więc my wiemy, że to tak nie działa, ale już się tradycyjnie przyjęło, że my się odwołujemy do tego aparatu pojęciowego, to znaczy mówimy o tym o tych adaptacjach w takim języku, jak mówił Selie. Bo tak było w dawnych podręcznikach i to jest potężny błąd. Zresztą, jeżeli spojrzysz na wszystkie te wykresy, które pokazują superkompensację, i wszyscy się do nich modlą, przecież to są idealne wykresy, przecież tak tak naprawdę wygląda rozwój sportowy, no to się okazuje, że tak naprawdę superkompensacja w dużej mierze sprawdza się w przypadku badań glikogenu. I to na glikogenie głównie było na początku badane. Bo tam rzeczywiście widać taką sytuację, gdzie w wyniku bodźca pewien poziom spada, i ten jest poziom glikogenu akurat, i następnie on jest tak naprawdę nadbudowywany. Ale nie dzieje się tak w przypadku innych czynników, które mają wpływ na naszą wydolność. Nie spotkałem się nigdy z taką sytuacją, żeby ktoś pokazał na badaniach, że liczba mitochondriów u zawodnika po ciężkiej jednostce treningowej spada, a nagle potem rośnie. Więc my wiemy dzisiaj, że to się nie sprawdza, ale reprodukujemy to w każdym podręczniku i wszyscy się do tego modlą. No to jest po prostu potężny błąd i to jest właśnie to, o czym mówił Mac Warver w tym, w tym Path Dependence, no nie? czyli takiej powiedzmy ścieżkowej zależności, nie wiem jak to tak bezpośrednio przetłumaczyć. My zależymy od decyzji, które zostały podjęte 50, 60, 80 lat temu. Cały czas na nich opieramy swoją wiedzę, chociaż wszystko wskazuje na to, że tak nie powinno być. To znaczy, mamy mnóstwo badań, które pokazują, że świat jest trochę bardziej złożony. Że być może w tej periodyzacji to powinniśmy wziąć pod uwagę dietę, a być może regenerację, bo sam trening to. Bo znowu, tak patrząc czysto z punktu widzenia adaptacji Seliego, no to my w periodyzacji powinniśmy brać pod uwagę tylko i wyłącznie trening. Stresor. Odpowiedź, stresor, odpowiedź, stresor, odpowiedź. No ale wiemy, że tego samego rodzaju stresor, w sytuacji, w której zawodnik będzie naładowany glikogenem lub nie, da inną odpowiedź. Jasne. Tego, rodzaju, tego samego rodzaju stresor w przypadku zawodnika, który miał go, powiedzmy, zapisanego też na dzień poprzedni, będzie zupełnie inaczej odbierany niż u zawodnika, który dzień poprzedni miał zupełnie luźny. Wiemy, ale nie stosujemy, no nie? Tak. <gry> tak, też właśnie jakby ta idea faktycznie superkompensacji opiera się na pomiarze pojedynczych tak naprawdę zmiennych, a tak naprawdę mamy tutaj udział bardzo wielu układów, które są od siebie wzajemnie zależne, więc bardzo trudno by było to biologicznie uogólnić do jakiegoś wspólnego wniosku. Chyba zmienimy w ogóle ten tytuł odcinka na Grzegorz Soczomski zawarł periodyzację. I, ale to tak z, no z takim dobrym wnioskiem dla nas, no bo to pokazuje, że naprawdę jest czas, żeby ruszyć do przodu z pewnymi kwestiami. I to nie będzie proste, bo tak jak chociażby wspominaliśmy o tej periodyzacji zintegrowanej, no nam po prostu rośnie liczba zmiennych, które musimy wziąć pod uwagę i rzecz, o której ja myślałem długo i o której też tekst miał powstać i to ty o tym wiesz i on pewnie nigdy nie powstanie, chociaż jest w zalążkach, to jest tekst dotyczący okresu startowego u zawodników i manipulacji tak naprawdę regeneracją, bo to jest też jedna z rzeczy, o których mówi się teraz coraz częściej i jeżeli weźmiemy sobie przykład znowu, żeby nie brnąć w jakieś kompletne abstrakcje, bardzo konkretny, to Muchika pisze o tym, bo pojawia się, ja mam nadzieję, że jego nazwisko czyta się Muchika, to jest przez J. Ja też Muchica. tak bym czytał. On pisze o tym, bo na to akurat są badania, jak można manipulować wykorzystaniem zanurzania się w zimnej wodzie w zależności od tego, w którym momencie sezonu startowego jesteśmy. To znaczy, on mówi, że na przykład, w związku z tym, że w okresie budowy bazy nam zależy na tym, żeby oddziaływanie stresora trwało jak najdłużej, bo to prowadzi do adaptacji, wówczas powinniśmy zaniechać kąpieli w zimnej wodzie. Ale jeżeli zależy nam na możliwie szybkiej regeneracji, to znaczy jesteśmy w sezonie startowym i potrzebujemy się bezpośrednio po każdej mocnej jednostce regenerować przed startem, wówczas zastosowanie zanurzania w zimnej wodzie tych zimnych kąpieli jest jak najbardziej w porządku. I to jest pokazanie, w jaki sposób periodyzacja może wejść na zupełnie nowy level. Ee, czyli manipulujemy już nie tylko zmienność, z, 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 zmiennymi treningowymi, nie układamy już sobie tylko tych klocuszków intensywności, objętości, nie myślimy tylko w kontekście pery, periodyzacji liniowej, czy jakieś tam y, spolaryzowania tego wszystkiego i tak dalej. Myślimy o tym, w jaki sposób zawodnik nam się rzeczywiście regeneruje pomiędzy konkretnymi y, jednostkami. I tak samo jest z dietą. Y, może być tak, że na przykład, y, i to jest też jeden z przykładów, który podaje w tej swojej pracy y, Muchika, w zależności od tego, jaki efekt będziemy chcieli osiągnąć, no tak, oczywiście będziemy sobie te operowali tymi zmiennymi dietetycznymi. Więc często, w na przykład okresie budowy tej takiej, nazwijmy to, formy bazowej, możemy sobie pozwolić na treningi na ograniczonym poziomie regeneracji węglowodanów, glikogenu. Hmm. Czyli chociażby na wykorzystaniu tego train high, sleep low, też o tym mówiliście swego czasu. I możemy to zrobić, dlatego że my nie będziemy zaraz startować. My możemy sobie pozwolić na to, żeby być trochę bardziej. Zmęczeni po tych treningach, bo my przedłużamy tak naprawdę działanie tego bodźca, który ma nam dać w ostateczności adaptację. No ale jeżeli jesteśmy na przykład w okresie bezpośredniego przygotowania startowego, wówczas są konkretne jednostki, które chcielibyśmy wykonać na bardzo wysokiej intensywności i chcielibyśmy je tak potraktować premium. I wówczas przed nimi powinniśmy z kolei jakieś tam formy ładowania gliko glikogenu wy wykonać, mm -hmm. żeby mieć tam tą pełną pulę przed treningiem. Więc mamy inne podejście dietetyczne w. Off seasonie? Mamy inne podejście dietetyczne w bezpośrednim przygotowaniu startowym, i z kolei jeszcze inne już w tym okresie typowo startowym, gdzie mówi się, że w zasadzie pomiędzy każdą jednostką my powinniśmy dążyć do tego, żeby maksymalnie zregenerować poziomy glikogenu. I tu jest pełne pole manewru nie tylko dla trenerów, ale też dla całych ekip współpracujących, działających dla jednego zawodnika, bo tutaj może bezpośrednio działać ze sobą trener z dietetykiem, z rehabilitantem, bo też mówi się o tym, w jaki sposób można byłoby periodyzować. Rehabilitację i działania na przykład prewencyjne, trening uzupełniający, i i tak dalej. Więc to się otwiera, jakby to, że my sobie pobiliśmy tak naprawdę jakąś taką stworzoną kukiełkę tej periodyzacji w klasycznym rozumieniu, nie znaczy, że to nie działa absolutnie. To znaczy, że nam się otwierają nowe wrota i one powinny zadziałać na wyobraźnię, bo jest mnóstwo do roboty, super roboty, która nie polega już tylko i wyłącznie na wkładaniu Jana Kowalskiego w blokową a Moniki Nowak w taką periodyzację, tylko my już naprawdę jesteśmy w stanie pójść o krok dalej i traktować tych ludzi jako jednostki, które raz, że są w stanie adaptować się do narzuconych warunków, a dwa, że dają nam feedback, który my możemy ponownie wykorzystywać. Więc my naprawdę działamy z człowiekiem, a nie po prostu tam piszemy sobie jakiś planik. Jasne. Mimo, że nie udało nam się stworzyć tego szkicu, to w sumie jestem zadowolony, bo myślę, że wniosek jest bliższy życiu, bliższy takiej prawdzie o tym, że człowiek jest czymś więcej niż jakby cyferki i schemat, który zostaje nakreślony od poniedziałku do, do niedzieli z tygodnia na tydzień i chyba to też taki wniosek i dla zawodników i dla trenerów, żeby patrzeć na to bardziej kompleksowo i, i chyba taka też jest przyszłość. Programowania treningu, tak bym powiedział. Jest zresztą jeden przykład, tak naprawdę z kategorii tego treningu mentalnego przyszedł mi do głowy, bo to się pojawiało akurat w, w którejś z prac, które czytałem, i to pewnie też był ten Kili, o którym wspomniałem. I to mi przyszło do głowy, dlatego że to widziałem też bezpośrednio teraz na igrzyskach, już podczas samego startu. To znaczy, miałeś takie sytuacje, gdzie zawodniczki lub zawodnicy mieli przesuwany start o minutę, o czasami o pół, bo na przykład no nie mogli wystartować na przykład na 400 przez płotki, bo ktoś tam rzucał szczepem, Albo na odwrót, ktoś nie mógł rzucić oszczepem, bo ktoś akurat wtedy biegł na 100 metrów itd., itd. I Kili mówi, że żeby to nie wpłynęło negatywnie na zawodnika lub zawodniczkę, niegłupim sposobem jest reprodukowanie tego typu sytuacji w treningach. Tylko, że ty nie musisz wtedy mówić Monice, słuchaj Monika, to ja ci powiem, że my wystartujemy o tej godzinie, czy tam powiedzmy, że wystartujesz za minutę, ale ja cię przetrzymam i wiesz, i próbować to robić w miarę naturalnie. To znaczy jakoś tam poudawać, że nie wiem, idzie burza i przedłużyć tak naprawdę ten start, albo na przykład w drugą stronę też to próbuje się odwrócić. A propos tworzenia środowiska, no bo nagle okazuje się, że z powodu czyjejś tam kontuzji czy czegoś ty musisz nagle wyjść na boisko. W sportach zespołowych to jest bardzo częste. Więc jesteś, jesteś zmuszony do tego, żeby działać w pełni swoich możliwości na niedostatecznej yy, rozgrzewce. I to też przecież można wykorzystać na, na treningu. Można stworzyć takie warunki, tylko trzeba no, do zawodnika podejść bardzo konkretnie. To już nie może być po prostu pisanie planiku w, w zeszyciku. Że to przebywanie z nim tak naprawdę. Dokładnie, nie? że ty będziesz próbował kreować tego typu środowiska, to znaczy z nienacka nagle zaskoczysz jakiegoś tam swojego Jana Nowaka, mówiąc mu o słuchaj, dobra, dajemy tam jakiś mocny odcinek. No nie? I wiem, że niektórzy trenerzy robią też tego typu rzeczy mniej lub bardziej świadomie. Na przykład zaskakując zawodników tym, że po... Tym akcencie, o którym im powiedzieli, coś tam jednak jeszcze jest. To znaczy oni robią na przykład coś rzędu 6 razy 200 metrów na jakiejś tam przerwie i oni wiedzą, że to będą musieli zrobić, i po tej ostatniej dwusetce i po ostatniej przerwie oni mówi, że no dobra, no teraz jeszcze to i to i tamto. I czasami do tego się podchodzi tak trochę. Z przymrużeniem oka, na zasadzie, a to jeszcze się tam coach poznęca nad zawodnikiem, ale to jest niesamowicie śmieszne. Ale w gruncie rzeczy, tego typu reprodukowanie zjawisk, które mogą z psychicznego punktu widzenia zrobić kuku zawodnikowi czy zawodniczce na zawodach. Wcale nie jest głupie. To może w treningu naprawdę czasami być przyjęte ze śmiechem, ale sprawić, że jeżeli zdarzy się przesunięcie startu już na samych zawodach, a patrzy na Ciebie na przykład na Stade de France 70 tysięcy osób, no to Ty trochę mniej narobisz w kalesony, bo to, to Ty już ze swoim y, trenerem socząskim to już pięć razy tak przesuwałeś swoje akcenty, tylko że robiłeś to tam, nie wiem, na stadionie w Trzebnicy, no nie? <śledzio> <śledzio> Dokładnie. Grzesiek, musimy kończyć, bo niestety podcast, jak wiadomo, z gumy nie jest. Znam to. Ja się dzisiaj dowiedziałem bardzo dużo, w ogóle wiele klapek mi się w głowie pootwierało, jeśli chodzi o, po, o eksplorację tego tematu. Na pewno dużo takich trendów i, i rzeczy nieoczywistych powiedzieliśmy, które, no, których nie da się przeżyć w podręcznikach do biegania, ani sportów wytrzymałościowych. Także dzięki Ci serdeczne za, za ten odcinek. Myślę, że temat, być może do pociągnięcia jeszcze w części drugiej, bo, bo jest o czym gadać, a, a mam wrażenie, że twój notatnik jeszcze nie został w całości wykorzystany w tym, w tym odcinku. A to jest tylko atrapa. <śmiech> <Nic> <śmiech> tak, to, to, to była ta jedna <laughs> strona, która była. <laughs> Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i, i na szlakach. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć, tu Kuba Pawlak, współprowadzący i założyciel RaySpace. Skoro jesteś tu jeszcze, to znaczy, że wysłuchałeś odcinka do końca i prawdopodobnie był dla ciebie wartościowy. Wspólnie z Jackiem chcemy tworzyć właśnie takie treści, a jako twórcy, za którymi nie stoi żaden wydawca, potrzebujemy też wsparcia słuchaczy. To najbardziej oczywiste to Patronite, gdzie możecie docenić naszą pracę symboliczną wpłatą. Daje nam to niezależność i pozwala przyjmować jedynie współpracę, które nie rzutują na merytoryczną jakość podcastów. To duża wartość, za którą jesteśmy wam wdzięczni, a z tego co wiem, wy również doceniacie, że nikt nie robi was w balona i nie szyje te spod. No zresztą, co ja wam będę tłumaczył. Słuchacie podcastów, to sami wiecie, jak to działa. Skoro już się słyszymy, to poproszę Was jeszcze na zakończenie o ocenę kanału na Spotify lub subskrypcję na YouTubie. Zajmie Wam to dosłownie 3 sekundy, a teraz na koniec jest idealny moment, aby to właśnie zrobić. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.